Tak, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj żadnych problemów ze spadającym telefonem, czy jakkolwiek. Poczekam chwilkę, kochani, aż dołączycie, potem się pomodlimy. Jak i zaczniemy dzisiejsze rozważanie, dzisiaj to Ewangelia Łukasza, 7 rozdział do 12, tak? A więc dzisiejsze studium Biblii, Wasze pytania, analiza rozdziałów Ewangelii Łukasza od 7 do 12. Kochani, żyjemy dzisiaj w bardzo trudnych czasach, tak? Musimy to bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie tylko mówimy o trudnych czasach z racji, witaj Beatko, nie tylko żyjemy w trudnych czasach z racji na życie w tym świecie, który jest przeciwny Bogu, propaguje grzech, seks, alkohol, cokolwiek innego jest na porządku dziennym. Witaj Olgo kochana, witaj Ewo, witam Was kochane. Ale żyjemy też w czasach, kiedy konkol stał się w przewadze, tak? A więc z całą świadomością mówię o tym, że nie jest dzisiaj pszenicy, niż a więcej jest konkolu. Wszystko to, co widzimy, co wchodzi w denominacje chrześcijańskie, łączenie się w ekumenie, coraz to więcej denominacji z katolicyzmem. Witaj, Beniu. Jest czymś strasznym. Bardzo mnie to boli z racji na... Witaj, Danusiu. Na nowe osoby, które przychodzą do Chrystusa i wpadają w ten młynek i nie są jeszcze w stanie rozeznać, witaj Ryszard Bogna, witajcie, nie są jeszcze w stanie duchowo rozeznać, sami się ostać i są krzywdzeni, obijają się przez różne nieprawdziwe wierzenia i zachowania. Wczoraj w poście widzieliście, co postowałem. Najgorsze dla mnie jest to, witaj Elżbieto, najgorsze dla mnie jest to, jak pastorzy się wypowiadają na te tematy, jak gdyby głaszcząc wiernych, zamiast przeciwić się temu, to tłumaczą to tak, żeby było znowu dobrze, by po tych zmianach, które nie są Boże, nie są biblijne, dalej szło wszystko. Chociażby jeśli chodzi o kobieta, pastor, jak wczoraj postowałem, czytałem od jednego pastora takie słowa, że jeżeli ona jest pastorem, to musi to być Boże, bo nie może być zamianowania niebożego. Nie, to nie zamianował ją na tą pozycję Bóg, tylko człowiek. Bóg wyłuścił nam w Słowie Bożym, kto może przewodzić zboże. Jest to mężczyzna. Dagmara, witaj. Jest to bardzo wyraźnie nakreślone. Więc jeżeli myślisz, że denominacja czy zbór, w którym jest to łamane, jeśli chodzi o prawo Boże, wciąż nazywasz to, że nie może być inaczej tylko za powołania Bożego, to jesteś daleki od prawdy. Witaj, Danuto. Nie ma to nic, żadnego związku z prawdą. Wybaczcie, że to mówię, ale trzeba o tym otwarcie mówić, bo żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas musi stanąć po jakiejś stronie, nie jako część denominacji często, i nie mówię to po to, by coś rozbijać, bo denominacja jedno, a zbory to drugie i braterstwo to trzecie, tak? Mamy rozeznanie duchowe, mamy badać duchy i mamy bardziej słuchać Boga. Witaj, Danuto. Grzegorz, witaj. Paulina, witaj. Mamy Boga bardziej słuchać niż ludzi. Dlatego ja też wyszedłem z religii i wielu z Was wyszło z swoich denominacji. Bo gdyby to było wszystko jedno, to ja bym nie musiał wychodzić z tej religii, z której wyszedłem. Mógłbym tam dalej być. Jeśli to jest wszystko jedno, to jest przecież ten sam Bóg. Tak? W katolicyzmie jest ten sam Bóg. W cudzysłowie, Świadków Jehowy, adwentystów, zielonoświątkowców i tak dalej. W imię tego samego Boga coś się robi, ale te rzeczy, które wchodzą się w puszcza, mamy piękny przykład, jak to było w Izraelu. Izrael był bardzo odstępczy i doszło do momentu, kiedy trzeba było stamtąd wyjść. Trzeba było stamtąd wyjść. Przyszedł Jezus Chrystus. Ale i dużo wcześniej, setki lat wcześniej przed Jezusem, prorocy ukrywali się po jaskiniach, byli zabijani za wierność Bogu i mówienie o tym, co robi Izrael. A więc to są czasy, kochani, i robię taki wstęp też ku temu, by, kochani, róbcie co możecie, by ludziom przedstawiać prawdę Słowa Bożego. Duch Święty zawsze działa i zawsze działa w nas.
ale jeżeli pójdziesz na kompromis, jeżeli się na to wszystko zgodzisz, to znajdziesz się w miejscu, w którym się nie powinieneś albo nie powinnaś znaleźć. Będziesz robiła to, co mówią ci ludzie, a nie Bóg. I zatracisz to wszystko, zagubisz się. Kochani, tym przykrym takim akcentem, ale prawdziwym, chcę Was przywitać jeszcze raz na dzisiejszym studium Biblii. Łukasza, rozdział od 7 do 12. Zanim przejdziemy, kochani, do omawiania Waszych pytań, skupmy swoje myśli na modlitwie. Witaj, Kasiu, bardzo serdecznie Cię witam. Boże Ojcze nasz, jedyny Władco, jedyny Boże, Ojcze Królu Wszechświata, aniołów, jak i ludzi, Tobie oddajemy cześć. To dla Twojego świętego imienia zebraliśmy się dzisiaj tutaj oraz imię Pana, naszego Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, tego, który oddał swoje życie za nas. Ojcze, chcemy być wierni Twojemu Słowu, chcemy być wierni temu, co nam przekazujesz, co od nas żądasz, czy chodzi tu to o nasze życie codzienne, czy też o zbór, o chrześcijan, do których przynależymy. Wszystko musi to być według Twojego Słowa, według Twoich nakazów i zasad, Ojcze, dlatego że inaczej tworzymy tylko religię chrześcijańsko-podobną, która niestety w końcowym rozrachunku wypada źle. Mamy bardzo dużo denominacji religijnych, chrześcijańskich, które wszystkie mówią, są jedynie prawdziwe. Twoje słowo jest prawdą, Ojcze, Duch Święty jest prawdą i tego się chcemy trzymać. Chcemy nauczać ludzi tego, co mówi Słowo Boże, nie tego, co nam się wydaje, ale zawsze gruntownie i mocno i głęboko bazować na Słowie Bożym. Chcemy mówić, jak to wygląda wszystko, jeśli chodzi o sytuację światową dzisiaj, w kontekście i w świetle proroctw biblijnych, również odstępstwo dzisiaj, które tak szeroko weszło do chrześcijaństwa, nie od dzisiaj, jest dowodem tego, że żyjemy w czasach końca. Panie nasz Jezusie Chrystusie, czy zastaniesz wiarę, gdy przyjdziesz? Pomóż nam zachować naszą wiarę, pomóż nam być wierni temu wszystkiemu, co nam przekazano, co przez ust proroków zostało nam powiedziane, przez usta apostołów oraz przez Twoje usta, nasz Panie Jezusie Chrystusie. Prosimy o błogosławieństwo dla całej tej grupy, Ojcze, dla wszystkich, którzy również będą słuchać tego poza grupą, byś otworzył nasze serca, abyśmy mogli przez to wszystko zastanawiać się nad swoim życiem, nad tym, jak wierzę, w co wierzę, byśmy zrozumieli, że to nie religia, ale życie dla żywego Boga, zgodnie z tym, co On nam nakazuje. Prosimy o Ducha Świętego, by nas zarówno dzisiaj był z nami, jak i zawsze kierował nas w naszym życiu. Wielu ludzi przyjdzie, będzie wykręcać wiele prostych słów i jesteśmy tego świadomi. Dlatego też proszę Cię, Ojcze, o pomoc dla nowych, dla tych, którzy nie mają żadnego rozeznania duchowego, byś ich prowadził do zdrowych nauczań, zdrowych zborów, do zdrowych grup chrześcijańskich. Proszę Cię, Ojcze, nie jest to mówienie, że mamy być sami, dlatego że Ty jesteś Panem zborów, nasz Panie Jezusie, ale tych zdrowych jest dzisiaj coraz mniej. Dlatego prosimy o siłę, o mądrość, byśmy w tym wszystkim odpowiednio działali i działali przede wszystkim na korzyść innych. Nie na taką korzyść, którą ogólnie nazywa się miłością przez ekumenizm i tak dalej, ale miłość w stosunku do ich przyszłości, czyli życia wiecznego, pewności życia wiecznego, a to jest w prawdzie Twojego Słowa, Ojcze. Jeszcze raz za wszystko Ci dziękujemy, prosimy w imieniu Syna Twego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Witam jeszcze raz, kochani. Pierwsze pytanie mamy dzisiaj od Diany i dotyczą fragmentu Łukasza 7, rozdział, wersety od 24 do 28. A pytanie brzmi, co to znaczy, że Jezus porównał Jana Chrzciciela do trzciny i dlaczego najmniejszy w Królestwie Bożym będzie większy niż on? Bardzo dziękuję Ci za to pytanie i przeczytajmy sobie te słowa. Otwórzcie, moi drodzy, Ewangelię Łukasza, 7 rozdział. Wersety 24 do 28. Gdy zaś posłańcy Jana odeszli, zaczął mówić do ludzi o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołuszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą kosztowne szaty i żyją w rozkoszach, są w domach królewskich.
Ale co, wyszliście zobaczyć proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym jest napisane, oto posyłam mego posłańca przed moim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Mówię wam bowiem, nie ma wśród narodzonych z kobiet większego proroka od Jana Chrzciciela, lecz ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Bożym, jest większy niż on. I twoje pytanie może podzielę je na dwie części, bo składa się z dwóch różnych pytań. Więc pytanie w części A, co to znaczy, że Jezus porównał Jana Chrzciciela do trzciny? Moja droga, Jezus używa tu kilku określeń opisujących. Czyli my wiemy, że Chrystus bardzo często stosował pewne parabole słowne, tak? Pewne wyolbrzymienia. A więc zobacz, Jezus mówi nie tylko o tym, czy przyszliście zobaczyć kogoś, jakby patrzeć na trzcinę, która porusza się na wietrze, ale mówił też na przykład 25, co wyszliście zobaczyć człowieka ubranego w miękkie szaty, a więc na przykład biedaka, żebraka, kto to taki jest? Przyszliście oglądać go jak jakąś nic niewartą trzcinę, która się porusza na wietrze, a więc Jezus używa pewnych sformułowań słownych, by wskazać na to, po coście tu przyszli, albo się przyjrzeć, widowisko macie, albo jest w tym coś głębszego, co powinno być z waszej strony. Bo Jezus mówi tak, oto ci, którzy noszą kosztowne szaty, żyją w rozkoszach, są w domach królewskich. A więc jeżeli chcecie bogaczy oglądać, dostojników, to idźcie stąd z powrotem do domów tam królewskich. Tam się im przychlebiajcie, tak? Tam będziecie mieli pozycję. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus kieruje uwagę na Jana Chrzciciela jako kogoś ubogiego. Mówi, jeśli tylko przyszliście po to go oglądać, to po co tu przyszliście? Idźcie sobie tam, gdzie są bogaci. A co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. Więc Jezus tutaj wskazuje uwagę na to, że jeśliście przyszli w tym celu, by zobaczyć proroka, to mówię wam, tak, to jest prorok. I tutaj powoli dochodzimy do tej sytuacji, której pytasz, dlaczego najmniejszy w Królestwie Bożym będzie większy niż on. Więc przede wszystkim ta część A, jest to pewna parabola słowna. Jezus używał często, jak wiemy, w przypowieściach różnych określeń. A więc nie musimy tam nic bardzo badać, dlaczego przyrównał go do trzciny. Mógł powiedzieć o drzewie figowym, mógł powiedzieć o ptaku, obojętnie co, i byśmy się zastanawiali, dlaczego. Ja też zawsze zwracam uwagę na to, byśmy jak gdyby nie rozkładali wszystkiego na części pierwsze. Czasami trzeba, ale czasami jest to też pułapka. I powiem wam zwykły przykład. Przypowieść o pannach. I często mamy 10 panien, 5 mądrych, 5 głupich. Często ktoś mówi, kto jest tym naczyniem, kto jest tą lampą, kto jest tą oliwą. Tłumaczyłem to chociażby wczoraj w poście. Ale tu też możemy zapytać, dlaczego 5 jest mądrych, a 5 głupich? Czyli 50% chrześcijan będzie zbawionych na przykład, czy pochwyconych, a 50% nie? No, jest to bez sensu, tak? To rozumiecie, czyli ja też mówię coś takiego. Kiedyś powiedziałem taki przykład, że ja mogę użyć pewnej paraboli, pewnej przypowieści, historyjki o rybkach. Wieloryb i rybka w morzu, które z sobą rozmawiają. Wiadomo, że jest to fikcja, nie ma co zgłębiać, a kto jest tym wielorybem, kto jest tą rybką, a co oznacza ten ocean, w którym są. Tylko ja tworzę pewną fikcję, by wynieść z tego morał, czyli puentę. A więc nie trzeba dochodzić, co jest ta rybka, co jest tym wielorybem, tylko co ja chciałem przez tą opowieść powiedzieć. Jezus częstokroć tak robił, tak? I tutaj też mamy to określenie, nie? Trzcina na wietrze. No nic to nie oznacza. Po prostu Jezus tutaj mówi, po coście tu przyszli? To jest główny sens tych pytań Jezusa. Bo jeśli tylko pooglądać biedaka czy jakkolwiek, no to idźcie sobie do domu, do bogatych, tam ich sobie oglądajcie, bo oni są na pokaz. A jeśli przyszliście zobaczyć proroka, to bardzo dobrze. I zobaczcie, dalej Chrystus mówi. Mówię wam, bowiem nie ma wśród narodzonych z kobiet większego proroka od Jana Chrzciciela, lecz ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Bożym, jest większy niż on. I tu też jest warto pamiętać o tym, co powiedziałem przed chwilą, byśmy nie łapali każdego słowa, jeżeli nie ma w nim jakiegoś znaczenia głębszego. Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że Jan Chrzciciel był największym z proroków. Kochani, mieliśmy bardzo wielu proroków. Mieliśmy Eliasza, który czynił wielkie cuda, włącznie z zmartwychwstaniem, zmartwychwzbudzeniem.
Mieliśmy proroka Daniela, który opisuje czasy do dnia dzisiejszego i ponad to. Zachariasz, Malachiasz i tak dalej, i tak dalej. Jednak Jezus mówi Janie Chrzcicielu, że on jest największym z proroków, dlatego że wcześniej Jezus mówi, że odniósł się do proroctwa o Jezusie, że on będzie głosem wołającego na pustyni, Jan Chrzciciel. A więc jest największym, bo zapowiedział samego Jezusa Chrystusa. Samego Jezusa Chrystusa wprowadzał naród izraelski do pokuty, chrzest na porzucenie grzechów, by otworzyć, przygotować dla Mesjasza. Jezus przez to go wywyższa. Mówi, że Jan Chrzciciel jest największy z proroków. Ale już za chwilę, kochani, mówi, że jednak w Królestwie Bożym Jan Chrzciciel będzie, czy najmniejszy w Królestwie Bożym będzie większy niż on. O co tutaj chodzi? Kochani, tu znowu, jak spojrzycie, różne denominacje sobie znowu wchodzą po prostu w dziwaczne tłumaczenia. Na przykład Świadkowie Jehowy mówią, o co tutaj chodzi. Oni twierdzą, na przykład Świadkowie Jehowy, pozwólcie, że najpierw ten przykład opiszę, że tutaj chodzi o to, że Jan Chrzciciel będzie żył wiecznie w raju na ziemi, bo tak nauczają Świadkowie Jehowy, że Świadkowie Jehowy, którzy przeżyją, w większości będą żyć wiecznie w raju na ziemi, w tych zwykłych ciałach nieprzemienionych. Natomiast mówią, że dopiero od śmierci Jezusa Chrystusa, gdy Jezus został ukrzyżowany, otworzył drogę do tak zwanych 144 tysięcy, jak oni to nazywają, jako jedyni ci, którzy mają nadzieję niebiańską. Dlatego mówią, Jan Chrzciciel został ścięty, stracony przed śmiercią Jezusa, dlatego jest najmniejszy, bo każdy po śmierci Jezusa Chrystusa, który wchodzi w poczet tych 144 tysięcy, pójdzie do nieba, jest większy od Jana Chrzciciela. Oczywiście nie jest to prawdą. Wszyscy mamy tą jedną nadzieję. Mamy to bardzo wyraźnie powiedziane. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jedna nadzieja. Mamy drugie owce, to też nie jest prawdą to, jak Świadkowie Jehowy tłumaczą, że pierwsze owce to są ci, którzy mała trzutka, którzy pójdą do nieba, te 134 tysiące, a reszta to są drugie owce, to są ci, którzy będą żyć wiecznie w raju na ziemi jako ludzie w tych zwykłych ciałach. Nie. Pierwsze owce to Izrael, a drugie owce to są wszyscy ci, którzy wchodzą do ciała Chrystusa z pogan. Jest to bardzo jasne. Chrystus o tym wyraźnie mówił, przyszedł do zagubionych owiec z Izraela. To są pierwsze owce. Zawsze pierwsze owce to byli ci, którzy Bóg na początku wybrał. Bóg wybrał na początku naród izraelski. To są pierwsze owce. Natomiast później została otworzona droga dla pogan i weszli drugie owce. Jest jedna owczarnia, jeden pasterz i wciąż jest jedna nadzieja. Dlatego absolutnie nie jest to prawidłowe tłumaczenie. Inni mówią, inne denominacje, mówią, że chodzi o to, że Jezus Chrystus jest tym najmniejszym w królestwie. Bo przyszedł na ziemię i stał się mniejszym nawet od aniołów. No bez sensu. Czy Jezus Chrystus jest najmniejszym w królestwie? Obojętnie, czy był człowiekiem, czy nie. No jest to bez sensu. Dlatego jak to tłumaczyć? Kochani, jeszcze raz powtarzam, sens. Zauważmy zawsze sens wszystkiego, co mówi Jezus Chrystus. Sens o pannach przypowieści jest bardzo ważna i prosta. Czuwajcie, bo nie wiecie, o który wasz Pan przyjdzie i bądźcie gotowi. To jest główny cel. Bądźcie światłem dla tego świata. To jest sens tego, a nie tam, rozumiecie, wykopywać, przykopywać. I tutaj to samo. Jezus Chrystus wywyższa Jana Chrzciciela jako największego proroka, jako tego, który przygotowuje lud, jako tego, który spełnia proroctwa, jest głosem wołającego na pustyni, przygotowuje ludzi do Jezusa Chrystusa, do Mesjasza. Ale mówi, że praktycznie jest on najmniejszy, dlatego że ja umieram za wszystkich, którzy we mnie uwierzą i oni będą moimi braćmi, będą nazywani synami Bożymi. Dlatego teraz Jezus nas wywyższa, że przez swoją śmierć my wszyscy będziemy równi w Królestwie Bożym. Czy Jan Chrzciciel będzie większy od nas? Czy tam wciąż będzie jakaś segregacja? Co Jezus zrobił na przykład, gdy apostołowie walczyli o to, kto będzie największy? Jezus wziął, umył im nogi, mówi, słuchajcie, jedna ważna zasada. Królowie, władcy tego świata górują nad innymi. Chcą być najwięksi. Wy nie tak macie robić. Kto chce być największy, niech będzie waszym sługą. Więc jeszcze raz pytanie. Czy ktoś w Królestwie Bożym będzie większy, a ktoś mniejszy?
Czyli jakiś apostoł będzie większy od nas, Jan Chrzciciel będzie, jakaś segregacja, tak? Ja tam będę gdzieś tam na tym niższym podium. Wszyscy będziemy równi. Najwyższy i wszystkim jest Bóg. Dlatego Jezus używa jeszcze raz pewnych określeń. Jeśli chodzi o Izrael, Jan jest największy. Jest największy, jest największym prorokiem i tak dalej. Ale jest on najmniejszy w porównaniu z tym, co się będzie dziać w Królestwie Bożym, dlatego że zostaliśmy kupieni krwią Chrystusa. Najdroższym jesteśmy. Jego najdroższą własnością. Dlatego Jan Chrzciciel, mówi Jezus, najmniejszy w Królestwie będzie większy od niego, bo ja go kupiłem. On jest tak cenny, każdy. A więc tak czy inaczej, innymi słowy, to nie chodzi o to, bo tu raz wywyższa Jana Chrzciciela, stawia go na największym poziomie, najwyższy z proroków, a za chwilę mówi, że jednak będzie najmniejszy z racji w porównaniu z najmniejszym w królestwie. A więc jeszcze raz, jedna nas, kochani. Nie ma większego, nie ma mniejszego. Trzeba to zrozumieć. Katolicy, Izrael tak samo lubili kult, jeśli chodzi o odstępczy Izrael. Kult ludzi, wywyższanie ludzi, święci, modlenie się do nich i tak dalej. Jezus mówi, strzeżcie się tego, bo jednak wy będziecie więksi niż na przykład on. Tak? Czy to ma sens, kochani? Czy to ma sens? Możemy naprawdę teraz wchodzić w jakieś bzdury i tłumaczyć te rzeczy bzdurnie. Czy Jan Chrzciciel będzie większy ode mnie, od ciebie, jeżeli znajdziesz się w królestwie? Czy ty będziesz większy od Jana Chrzciciela? Czy jakiś apostoł będzie większy od ciebie? Albo ty będziesz większy od apostoła? Nie, wszyscy będziemy równi. Jesteśmy braćmi. Jeśli chodzi o rodzinę duchową, jest braterstwo, są bracia i siostry, jesteśmy równi. Tak samo jak mąż i żona są równi, teraz coś wyjaśnijmy sobie, to jednak przewodnictwo w rodzinie ma mąż. Ale to go nie stawia na wyższej pozycji, to mu daje dodatkowe obowiązki. On jest za to odpowiedzialny. W zborze tak samo jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za zbór, ale nie może i nie czyni go to wyższym. Jeśli go to czyni wyższym, nawet w jego własnych oczach, to jest bardzo poważny problem. I tak samo w Królestwie Bożym. Ktoś mógł czynić wielkie rzeczy, ktoś mógł być prorokiem, a ktoś poznał rok przed przyjściem Chrystusa Pana i są na tej samej równej pozycji. Ostatni będą pierwszymi. Tak? Czy to rozumiemy? Te przykłady nad wyraz stosownie pokazał nam Jezus, że my jako bracia, siostry powinniśmy sobie usługiwać, służyć sobie, nie wywyższać się w jakikolwiek sposób darami duchowymi czy czymkolwiek. Jeśli masz dar, jest to po to, byś był użyteczny dla braci i sióstr, a nie po to, byś się wywyższał i działał tak, jakbyś nie dostał tego daru. O tym nam pisze Paweł. Także na to chciałem zwrócić uwagę, kochani. Diano, dalej pytasz i Halina zadała to samo pytanie. Łukasza, 9 rozdział, 60 werset. Co to znaczy, że umarli mają grzebać swoich umarłych? Czy chodzi o ludzi martwych duchowo, nienarodzonych z ducha, którzy zamiast iść za Jezusem, grzebią swoich umarłych? Łukasza, 9 rozdział, 60 werset. Lecz Jezus mu odpowiedział, niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Więc jeszcze raz, co to znaczy, że umarli mają grzebać swoich umarłych? I sama sugerujesz, czy chodzi o ludzi martwych duchowo? Tak, jak najbardziej. Nienarodzonych z ducha, którzy zamiast iść za Jezusem grzebią swoich umarłych. Dokładnie tak. Tylko czytajmy sobie kontekst. Zawsze lubię podawać kontekst, bo kontekst nakreśla nam szersze znaczenie jakichś słów. Kontekst to, zobaczmy, Łukasza 9 rozdział od 57 wersetu do końca, po 62. Z 57 do 62. Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego, Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. To już sobie też tłumaczyliśmy, to pytanie dzisiaj gdzieś tam też padło. Chodzi o to, że Jezus mówił, że dla Niego pozbędziesz się wszystkiego. Sam jak Jezus Chrystus, o tym sobie dalej powiemy, poświęcił się, nie miał domu, w sensie, żeby gdzieś mieszkał. Przez okres swojej służby 3,5-letniej Jezus podróżował i nie miał domu, tylko spał w różnych miejscach, o tym sobie też powiemy. I to zapowiada nam Chrystus i mówi do tego człowieka,
Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę za tobą, dokolwiek się udasz. On mówi: Czy ty wiesz, co to znaczy? Co ty mówisz? Czego ty chcesz? I mówi: Bo lisy mają nory, ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Tego chcesz? Takiego życia chcesz? Tak? Bardzo wyraźnie tutaj Jezus o tym mówi. Do innego zaś powiedział: Pójdź za mną. Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca. Więc Jezus mówi, lecz Jezus mu odpowiedział: Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Umarli dla Jezusa byli ci, którzy byli żywi, ale którzy go nie przyjęli. To tak, jakby już umrzeć. To tak samo jak ludzie, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. To jest właśnie to. Oni żyją, chodzą, ale dla Boga są umarli. Jeżeli się nie nawrócą dla Jezusa Chrystusa, czeka ich śmierć. Także to, że dzisiaj chodzą jako żywi ludzie, to tak naprawdę są umarli, bo nie mają przyszłości w tym sensie, tak? A więc Jezus mówi: Niech umarli grzebią swoich umarłych, bo on chciał iść pogrzebać swego ojca, a ty idź i głoś Królestwo Boże. I teraz powiemy: No to jakieś szaleństwo, tak? To mi umrze ojciec, to ja nie mogę pogrzebać ojca? A wesele jest córki, nie mogę pójść na... No nie o to chodzi. Jezus mówi znowu w pewnych parabolach. Ja to będę cały czas powtarzał, kochani. Tam, gdzie coś nie umiesz zrozumieć, spróbuj troszeczkę sens tego złapać, o co tutaj chodzi. A więc, jeżeli ktoś poznając Jezusa Chrystusa, dzisiaj, przenieśmy ten przykład na dzień dzisiejszy. Tak, Chrystus jest Panem, ochrzci się i tak dalej, ale cały czas trwasz w ludzkich dążeniach, w materialnych, sława, pozycja, cały czas gonitwa, tu pogrzeb, tam wesele. Nie masz czasu, nie robisz nic dla Jezusa Chrystusa. Żyjesz jak ten świat. To żyjesz jak osoba martwa dla Boga. Nie żyjesz dla Boga, nie poszedłeś za Nim, tak? Bo zobaczcie, Jezus mówi: Pójdź za mną. Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść pogrzebać mojego ojca. Jezus mówi: Teraz musisz za mną, jak chcesz teraz ze mną pójść, to musisz ze mną pójść. Mówi: Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Nie zajmuj się wszystkim tym, co świat, ale idź i głoś Królestwo Boże. Więc pytanie dla ciebie, czy jeżeli oddałeś się Chrystusowi, powiedziałeś: Panie, idę za tobą, czy poszłeś i głosisz Królestwo Boże? Oczywiście można to robić na różne sposoby. Nawet jeżeli zrobiłeś to tylko w stosunku do jednej osoby, ktoś ma więcej darów, rozumiecie, mógł Bóg nawrócić do Chrystusa przeze mnie dziesiątki albo setki osób, przez ciebie jedną, 10 albo 1000, 2000, 1000. Ale wciąż jest to działanie dla Królestwa. Każdy dzień ma być działaniem dla Królestwa i na tym się skupianiem. Oczywiście każdy musi pracować, grzebać innych i iść na wesela i tak dalej, jeśli jest to rodzinne spotkanie, ale chodzi o ogół. Co jest motywatorem, działaniem w twoim życiu? Czy idziesz za Chrystusem, głosisz Królestwo? Czy problemy tego świata, okoliczności są tym wszystkim, czym się zajmujesz? Tak? Na tamten moment temu człowiekowi Jezus powiedział: Ja nie będę czekał, ja idę dalej głosić. Chcesz iść ze mną teraz? To zostań z tymi zmarłymi, bo nie poszli za Chrystusem. Zostaw, oni go pogrzebią, ale jak ty chcesz teraz iść za mną, to ja idę dalej, ja nie będę na ciebie czekać. To teraz im to zostaw. Rozumiecie? Jednakże na nasz przykład jest, na nasze czasy jest tak, jak wam powiedziałem, jako nauka dla nas z tych słów, tak? Jeszcze inny powiedział: Pójdę za tobą, panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział: Nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeszcze raz, ja idę do przodu. Albo idziesz ze mną teraz, albo nie idziesz. Często jest na dzień dzisiejszy tak. Ktoś myśli: Ale ja, wiesz, zostanę w jakimś związku niebożym, niebiblijnym, po to, by nawrócić tą osobę. Nie będziemy razem spać, ale wiesz, będę razem. Albo ktoś myśli po katolicku, że tam będzie w świętach uczestniczył, albo w różnych rzeczach, bo wiesz, ja go nawrócę przez to. Nie! Często jest właśnie tak, i widzimy to w zborach, to co powiedziałem na początku, kochani, że ekumenia to wchodzi niby po to, by tamtych nawrócić, ale jest, efekt jest całkowicie odwrotny. Nie łudź się.
bo ty jeszcze zostaniesz wciągnięty w tą szaradę. I tak to wygląda. Dzisiaj Jezus mówi: nie, kto przykłada swoją rękę do pługa, zacząłeś orać na polu, ale oglądasz się wstecz, albo patrzysz do góry, że zaraz deszcz będzie, to nigdy nie zaorzesz tego pola. Nie łap się w ogóle za ten pług, zostaw go. Jak się łapiesz, to zrób to tu i teraz. Bo zawsze będzie jakaś okoliczność, bo już jest a późna pora, albo się pogoda zmienia. Nie oglądaj się wstecz. Poszedłeś? Zostań przy tym. Chcesz iść? No to chodź. Zostaw to wszystko. Chodź. Ja idę do przodu, Chrystus mówi. Jak chcesz, no to nie ma opcji. Ja nie będę na ciebie czekał. Tak? Diano, pytasz dalej. Łukasza, 10 rozdział, werset od 1 do 9 oraz 10-19. Czy to znaczy, że szczególnie namaszczonych przez Jezusa było więcej niż 12? Czym się w takim razie różniło tych 72 uczniów od apostołów, skoro jest napisane, że również i oni mieli dar uzdrawiania, mogli też chodzić po skorpionach i wężach, a nic się im nie działo? Łukasza, 10 rozdział. Wersety od 1 do 9 i 19. A potem Pan wyznaczył jeszcze innych 70 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. I mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak baranki między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, ani torby, ani obuwia. Nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, wróci do was. W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedźcie, co przed wami położą. Uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. 19. Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. 17. Jeszcze odczytam radość tych, gdy wrócili z tej służby, 70, powiedzieli, 17 werset, 70 wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się podają ze względu na Twoje imię. Jeszcze raz Twoje pytanie. Czy to znaczy, że szczególnie namaszczonych przez Jezusa było więcej niż 12? Czym w takim razie różniło się tych 70 uczniów od apostołów, skoro jest napisane, że również oni mieli dar uzdrawiania, mogli też chodzić po skorpionach i wężach, a nic się im nie działo? Moja droga, jest pewna różnica i myślę, że ważne jest jeszcze, by przypomnieć słowa Jezusa z drugiego wersetu. Mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Jezus wysyła w działalności ewangelizacyjnej dodatkowych 70 uczniów. Wcześniej mówi, dlatego jest to, bo żniwo jest wielkie, a mało robotników. Więc na ten czas, gdy Jezus wysłał tych 70, dał im moc. Tą moc stąpania po skorpionach, tą moc wypędzania demonów i tak dalej. Jednakże było to coś czasowego. Dlaczego? Czy znajdujecie gdziekolwiek indziej, później w określeniach, tych 70, na przykład przy wymianie 12 apostołów, żeby było jeszcze tych 70? Nie. Jezus uznał w tej sytuacji, że naprawdę jest dużo pracy, dał im moc, że tak powiem, tymczasową. I mówię to specjalnie, bo mówisz, czym oni się różnią od 12? 12 apostołów dostali to, że tak powiem, dożywotnie. Na nich jest, że tak powiem, zbudowane wszystko, oczywiście na Bogu, ale przez nich kształtowały się zbory, tak? Czytamy, że zbory wzrastały poprzez to, że trwały w nauce apostołów, tych 12, a nie na przykład 70, bo to byli uczniowie. A więc jeszcze raz, Jezus miał moc, którą potrafił dawać tam, gdzie chce i kiedy chce. Jednakże nie wybrał tych 70 na swoich apostołów. Tych 12 apostołów było wyjątkowych, oni mieli zakładać zbory, oni mieli mieć tą moc, dopóki żyją. To miał być znak, że tam jest Bóg, że te powołania apostolskie, kochani,
Byli to zawsze ludzie, których powołał Chrystus, albo którzy chodzili, bo Maciej akurat został dołączony w miejsce Judasza, który zdradził Jezusa, ale on chodził z Jezusem. Tam bardzo wyraźnie w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, że musi to być ktoś, kto chodził i widział to naocznie. A więc tak to wygląda. Jezus czasowo dał tą moc i mocy, że tak powiem, tym 70 w określonym celu. Może to było tylko raz, może było to ilukrotnie szli głosić, wysyłani znowu przez Jezusa, bo nie mamy wszystkiego opisanego. Ale było to coś tymczasowego z pewnym zadaniem, tak? Jednak rola apostołów, tak jak mówię, jest całkowicie inna. Natomiast czy dotyczy to nas dzisiaj? Bo wielu tak mówi, no, że to my mamy tą moc stąpać po skorpionach i tak dalej. No nie, znowu. Mówiliśmy bardzo często o tym, że dary ducha jako cuda miały działać dla Izraela, były znakiem dla niewierzących Izraelitów, miały ich zawstydzić, miały pokazać, że tam jest Bóg. Na Jezusie spełniło się setki proroctw jako pokazanie, że to jest Mesjasz. Jezus dał tą moc apostołom, by było widoczne, że to są ci, których wybrał Chrystus i wciąż w nich jest ta moc, by za nimi szli, by ich słuchali, bo to jest to kierownictwo Boże. Natomiast dzisiaj jest całkowicie inna sytuacja. Nie ma tego rozciągnięcia, bo kochani, ja to zawsze powtarzam, cuda macie też wśród katolików, troszeczkę dalej też o tym powiemy. Naprawdę różne rzeczy się dzieją. No i co? Jest to znak, że wśród katolików jest Bóg? Spójrzmy, co robią. Na bałwochwalstwo, homoseksualizm, pedofilię wśród księży. Na fałszywe nauki. Po prostu, no, trudno by było tutaj wszystkiego wymieniać. Nie jest to znak, że to robi Bóg, że tam jest Bóg. Dlatego na tamte czasy był to znak widoczny, że jest to Bóg dla niewierzącego Izraela. Dla nich to miało działanie. Jednakże dzisiaj, jeżeli ktoś idzie za tak zwanymi cudami, wchodzi w problem. Bo dzisiaj dzieje się to w różnych niebiblijnych denominacjach, jak właśnie katolicyzm. Ja to nie nazywam denominacją, ale religią. Czy to rozumiecie, że dzisiaj wcale rzekome cuda nie są znakiem prowadzącym do Boga, ale wręcz ku zwiedzeniu? Inna sytuacja jeszcze raz. W Izraelu jest jedna droga, Jezus, Jego apostołowie i tam się dzieją cuda. Nie ma żadnych katolików, świadków Jehowy, adwentystów, zielonoświątkowców. Nie ma, żeby było widać, gdzie jest Bóg, a gdzie Go nie ma. Jest jedna droga, potwierdzona znakami, potwierdzona cudami. Jedna. Dzisiaj nie mamy jednej drogi. Mamy cuda niewidy. I niestety, tam gdzie się dzieją te cuda niewidy, jak się to potocznie mówi, są odstępstwa od Słowa Bożego. Rozumiecie? I jeżeli ktoś idzie za cudami, mówi, a, bo tu się to dzieje, a zresztą to są rzekome cuda, bo jakieś wydłużanie komuś nogi, które się de facto nie dzieje, albo dziwne cuda, nie są cudami. Ja jeszcze raz mówię, to idźcie do szpitala, gdzie umierają ludzie na raka, umierają małe dzieci i tak dalej. Idźcie tam. Idźcie. Idźcie do domu pogrzebowego i nie wszyscy wstaną zmarli. Idźcie. Nie dzieją się takie rzeczy w żadnej denominacji. Nie ma możliwości, nie ma szans. Nie ma szans. Natomiast tam, gdzie się dzieją te rzekome cuda, zawsze, zawsze, zawsze jest odchodzenie od mierników zasad sztywnych, biblijnych. Zawsze jest mówione, że Biblia to jest litera, my się mamy kierować duchem. Po prostu. Kobiety na pastorów i inne rzeczy się dzieją. Coraz więcej kobiet po prostu głosi, stają się nauczycielami i jest to nagminnie widzialne. Duch Święty, Duch Święty i tutaj cuda, cuda, tak, to jest od Boga, a Biblia już jest jak głuchy telefon. To, co zostało spisane, powiedziane jako prawda, już nikt nie wie, bo każdy może swoją wykładnię dawać. I wszystko jest drugoplanowe, i wszystko jest wrzucone do jednej beczki, już nie wiadomo. Tak? A więc jeszcze raz, jeśli chodzi o te cuda, 70 uczniów, Jezus wyznaczył ich czasowo do tej działalności. Wcale nie znaczy, nie mamy ich wspomnianych dalej, żeby mieli jakieś cudowne moce albo stali na równi z 12 apostołami. 12 apostołów byli następcami Jezusa Chrystusa. Nie tych 70 uczniów.
i nie dzisiaj ktokolwiek. Nie jest wyznaczony do tego, by działał jakiś cuda, by to miał być znak, że tam jest Bóg. My wiemy, że ci, którzy głoszą tą Ewangelię sukcesu, multimilionerzy z wielkimi posiadłościami, odrzutowcami, oni wszyscy czynią rzekome cuda. Wszyscy. Sprawdźcie sobie, zresztą to wiecie. Także tak to, kochani, działa i tak to wygląda. Jak się przyjrzycie temu w taki sposób, jak powiedziałem, zawsze to dostrzeżecie. Zawsze. Co jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o to rzekome cuda? Bo ja cały czas mówię rzekome. Zostawiam to troszeczkę, ten temat, bo będzie inne pytanie i tam chcę o tym jeszcze powiedzieć. Ale Mateusza, jak otworzycie 7 rozdział 22-23, mówię celowo o rzekomych cudach, bo ludzie robią rzekome cuda. To nie są cuda, to są ogłupiające rzeczy, które wyglądają jak cud, ale nim nie są. To, co wygląda jak cud, ale nie jest cudem, kto robi? Kto robi? Zastanówcie się. Natomiast uzdrowienie, tak jak mówię, idź z raka, uzdrów wszystkich. Moc Chrystusa wychodziła, wszystkich uzdrawiała. Przepaski Pawła nawet uzdrawiały, gdy go nie było. Spadł młodzieniec z okna, jak słuchał Pawła, Paweł zszedł na dół, go z martwych zbudził. Niech idą, niech to robią. Ja widzę dzisiaj, idą do kostnicy, po godzinę się modlą, językami wychodząc, nic się nie dzieje. Co to jest? To są żarty. To są żarty. Mateusza 7, 22-23. Wielu powie mi tego dnia, mówi Chrystus, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Rzekomych, dodam. My to wszystko dzisiaj widzimy, te rzekome cuda. A wtedy im oświadczy, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Powołują się na Jezusa, powołują się na to, że robią cuda. Ale wcale do Niego nie należą. Chociaż Mu tak powiedzą, Panie, no ale przecież Twoje imię. Ale ja Was w ogóle nie znam. Nigdy Was nie znałem. Jak jeszcze dokładniej to powiedzieć, że to nie jest wcale znak od Boga? I nie za tym mamy iść. Bóg dał nam swoje słowo, dał nam Syna Bożego, dał nam zadanie, by głosić Chrystusa. I tyle. Nie ma kolejnych 70 uczni, by stąpali po skorpionach i tak dalej, pili truciznę. I Bóg wie, co tam jeszcze. Kolejne pytanie od Pauliny Łukasza oraz Arka. Łukasza 7,19. Zastanawia mnie to pytanie Jana, czy to ty jesteś tym, który miał przyjść? Przecież niedawno Chrystus sam przyszedł do niego, żeby się ochrzcić. Sam Jan mówił wtedy, że nie jest godzin i to Jezus powinien ochrzcić jego i tak dalej. Dlatego nie rozumiem, czy to było jakieś zwątpienie w jego życiu wtedy. Łukasza 7,19. A Jan wezwawszy dwóch spośród, Jan Chrzciciel oczywiście, wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Jeszcze raz twoje pytanie. Zastanawia mnie to pytanie Jana, czy to ty jesteś tym, który miał przyjść? Przecież niedawno Chrystus sam przyszedł do niego, żeby się ochrzcić. Sam Jan mówił wtedy, że nie jest godzin, to Jezus powinien ochrzcić jego i tak dalej. Dlatego nie rozumiem, czy to było jakieś zwątpienie w jego życiu wtedy. Moja droga, Jan Chrzciciel w tym momencie przebywał już rok w lochu. Mówię, jest celowo w lochu, dlatego że nie było to zwykłe więzienie, na dzisiejszy przykład za kratami, ale były to lochy. Jan siedział tam już rok czasu, kiedy wypowiedział te słowa. Został tam wrzucony oczywiście przez Heroda za to, że wytykał mu, że nie może żyć z żoną swego brata. Tak? Za to Herod go wrzucił do lochu. Bardzo wyraźnie to mówię, sprawdźcie sobie, jak to kiedyś wyglądało. Chciałbym też przeczytać znowu kontekst, wersety od 11 do 23. A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain i szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej, nie płacz. Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedział, młodzieńcze, mówię ci, wstań.
A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Tu znowu macie przykład, jak działa moc Boża, jak działa Jezus Chrystus, zresztą tak samo apostołowie. A ten, który był martwy, usiadł, zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga, mówiąc, wielki prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Specjalnie podkreśliłem słowo prorok. Jezus też pytał, za kogo mi uważają ludzie, swoich apostołów. Jedni mówili, no za Eliasza, drudzy za innego proroka. Tak, uważali go kogoś za od Boga, ale z reguły mówili o nim jako o proroku. Do końca na przykład apostołowie długo nie rozumieli, kim jest Jezus, tak? Piotr był pierwszym, który z objawienia Bożego powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jako Piotr pierwszy, tak? Uczniowie w to wzrastali. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że gdy Jezus zmartwychwstał, nikt w to nie uwierzył z apostołów. Tak? Dopiero potem praktycznie przez wylanie Ducha Świętego wszyscy pojęli tak naprawdę. Tak? I działali z mocą. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei, po całej okolicznej krainie. O tym wszystkim oznajmili Janowi jego uczniowie. I tu ten werset. A Jan, wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A gdy ci mężczyźni przyszli do niego, powiedzieli, Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem do Jezusa. Tak? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus więc odpowiedział im, idźcie i oznajmiajcie Janowi to, co widzieliście, słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Kochana, Jan Chrzciciel, tak jak mówię, rok czasu był już w lochu. Słyszał różne rzeczy, że Jezus uzdrawia. Ludzie go nazywali cały czas prorokiem. I jak to było z tym, który był Mesjaszem, który zawsze przychodził, Bóg powoływał sędziów kiedyś. Oni zawsze działali tak, że wyzwalali naród izraelski z jakiejś tam opresji, czy to Anakitów, Filistynów i tak dalej, tak? Bóg pobudzał sędziów i oni ich pokonywali całym narodem. I to samo, jak gdyby podejście do przyszłego Mesjasza miał Izrael. Tego oczekiwali, dlatego na przykład Jezusa odrzucili, bo oni wierzyli w to, że Mesjasz, jeżeli Jezus był tym Mesjaszem, to wyprowadziłby ich z zaboru rzymskiego, bo przecież byli pod okupacją Rzymian, Izrael. Oni się spodziewali, że tak za przykładem sędziów o nich z tego wyprowadzi, że będą znowu wolni. Jan Chrzciciel jeszcze raz siedzi rok czasu w więzieniu. Nie wiadomo już, w jakim stanie tam był. I zaczął się zastanawiać, słuchajcie, jak siedzisz zamknięty, nic nie robisz, zaczynasz myśleć o różnych rzeczach. Jan Chrzciciel myśli, rok czasu już Jezus jest i uzdrawia wszystkich, no ale nic się nie zmienia, ja też tu dalej siedzę. Jan chciał potwierdzenia. Wątpię, by kiedykolwiek Jan Chrzciciel stracił wiarę w to, kim był Jezus Chrystus, dlatego że to świadectwo zostało mu dane przez Boga. Sam powiedział Jan Chrzciciel, że widziałem gołębicę, która została wysłana z nieba, tak, usiadła na Chrystusie jako Duch Święty. I potwierdzenie Boga, to jest Syn mój umiłowany, Jego, słuchajcie. Ale słuchajcie, rok czasu w lochu siedzi i on chciał potwierdzenia, po prostu. Powiedz mi jeszcze raz, czy to ty jesteś tym, tak? A więc weźmy tutaj pod uwagę okoliczności. Jan Chrzciciel jest rok w lochu, cierpi, może słońca nie widział. Bo były straszne te więzienia wtedy, lochy. To sobie poczytajcie rzymskie, jak to wyglądało. A więc to o to, kochani, chodziło, tak? Nic więcej, nic mniej niż właśnie to. Jezus jako potwierdzenie mówi do uczni, apostoła Jana, idźcie, powiedzcie mu, co widzicie. Uzdrawiani są chorzy, zmartwychwzbudzani są zmarli, tak? I wyobraźcie sobie radość, gdy im o tym mówią. Tak, on potwierdził, że jest Mesjaszem. Tak, czasami mamy też takie słowa, że chce coś tam usłyszeć albo zobaczyć, by mógł spokojnie umrzeć. Tak, a więc podobna sytuacja. Jan Chrzciciel chciał potwierdzenia z ust Jezusa Chrystusa.
Paulinko, dalej pytasz Łukasza, 9 rozdział, wersety 28 po 36. Zastanawia mnie fragment o spotkaniu Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. Jaki to miało cel i gdzie przebywają Mojżesz i Eliasz, jeśli mogli pokazać się tak, że widzieli ich apostołowie wtedy? Wiem, że Eliasz został zabrany, a grobu Mojżesza również nie ma, dlatego pytam, czy wiadomo, gdzie oni są, że mogli ukazać się wtedy w normalnej postaci. Także rozpoznali ich apostołowie i jakie to miało znaczenie? Łukasza, 9 rozdział, 28 po 36. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana, Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić, a gdy się modlił, zmienił się wygląd jego oblicza. Jego szaty stały się białe, lśniące. Oto rozmawiało z nim dwóch mężów, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. A Piotra i tych, którzy z nim byli, zmógł sen. I się obudzili, ujrzeli jego chwałę i tych dwóch mężów, którzy z nim stali. Kiedy oni od niego odeszli, Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy więc trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. A gdy on to mówił, pojawił się obok i zacienił ich. I zlękli się, kiedy oni wchodzili w obok. I rozległ się głos obok: To jest mój umiłowany syn, jego słuchajcie. Gdy zaś ten głos się rozległ, okazało się, że Jezus jest sam. Oni milczeli i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Jeszcze raz pytanie. Zastanawia mnie fragment o spotkaniu Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. Jaki to miało cel? Gdzie przebywają Mojżesz i Eliasz? Jeśli mogli pokazać się tak, że widzieli ich apostołowie wtedy? Wiem, że Eliasz został zabrany, a grobu Mojżesza również nie ma. Dlatego pytam, czy wiadomo, gdzie oni są, że mogli ukazać się wtedy w normalnej postaci, także rozpoznali ich apostołowie, jakie miało to znaczenie. Już o tym mówiliśmy i też ci tam w pytaniach napisałem, że już przeskoczę to pytanie, ale jednak ci odpowiem. Kochana, przemienienie to wizja. A więc nie łączmy tego z prawdziwym wydarzeniem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że Jezus Chrystus, przychodząc, jak czytamy teraz, nie wiem, Filipian czy Kolosan, przychodząc na ziemię, uniżył się i z chwały, tak, stał się mniejszy od aniołów. Nie miał swojej chwały Jezus Chrystus na ziemi. Jednakże była to wizja. I bardzo ważne, byśmy sobie też 27 werset przeczytali. Jezus przed tym wydarzeniem powiedział: Ale zapewniam was, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego. To była wizja przyszłej chwały, przyszłego Królestwa. Tak? Jezus pokazał się w swojej chwale. Był świecący, jego szaty stały się białe, tak? Jego oblicze świeciło jak słońce. To była wizja, to było przemienienie się Jezusa, ujrzenie właśnie tej chwały Królestwa Bożego. Mówiłem też, że o Janie, ewangeliście, była taka sytuacja, że mówili, że zrozumieli, że Jan nie umrze. Jezus powiedział, że ja nie powiedziałem, że on nie umrze, ale jeśli zechce, żeby on pozostał, aż przyjdę, co wam do tego. I Jan rzeczywiście został, ale w sposób taki, że dostał objawienie Jana. Zobaczył w wizji przyjście Królestwo Boże, pochwycenie, wielki ucisk, przyjście Chrystusa, tysiącletnie królestwo, stworzenie nowej ziemi, nowych niebios, nowe Jeruzalem, wszystko zobaczył, tak? W objawieniu Jana. I jeszcze raz ten werset. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego. Było to niemożliwe, by po prostu to się stało. Zostało to zrobione przez wizję. Zarówno tutaj, na górze Tabor, i zwróćmy uwagę, że to był najczęściej zawsze Piotr, Jakub i Jan, dla ich wzmocnienia, ich wiary, jak i objawienie dane Janowi. Tak? A więc była to wizja, nie była to rzeczywistość. Jezus przemieniony w przyszłej chwale. Eliasz, co to oznacza? Dlaczego Eliasz i Mojżesz? Eliasz oznacza proroków, a Mojżesz oznacza prawo. Dlatego ta wizja była pokazaniem, że Jezus jest wypełnieniem tego, co mówili prorocy i prawo. Tak? Jeszcze raz, Eliasz oznaczał proroków, Mojżesz prawo. Eliasz i Mojżesz jeszcze raz w wizji, a nie w rzeczywistości. Nie w czasie rzeczywistym, że tak powiem. Tak? Jak poznali, że to Eliasz i Mojżesz? Nie wiem. Może mamy opisy tego, jak wyglądał Eliasz. W Starym Testamencie podobnie się ubierał, czy wyglądał jak właśnie Jan Chrzciciel.
A Mojżesz, laska, tak, a więc może w taki sposób poznali, że to Eliasz i Mojżesz, albo przez Ducha Świętego, tak, nie jest to istotne. Eliasz i Mojżesz nie są również w ciałach uwielbionych kochana, żeby mogli się pokazać, więc jeżeli mieli ciało ludzkie, musieli umrzeć, pomimo opisu Eliasza, który wstępuje do nieba. Pamiętajmy, że o tych słowach z Jana 3:13, kochani, wszyscy czekają na zmartwychwstanie. Paweł też mówi, że my nie wyprzedzimy tych, którzy umarli w Jezusie Chrystusie, a gdy Jezus przyjdzie, oni jako pierwsi zostaną zmartwychwstani w tym momencie, kiedy Pan przyjdzie, a my zostaniemy porwani na obłoki, by razem z nimi. A więc wszyscy wierni Chrystusa śpią, czekają na zmartwychwstanie. Czekają na zmartwychwstanie. O tym też będziemy sobie szerzej mówić. Ale Jana 3:13. A nikt, to są słowa Jezusa, nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A więc Jezus bardzo wyraźnie mówi, że przed nim nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który z niego zstąpił, Syn Człowieczy. Tak? Czyli Jezus jako pierwszy też wstąpił do nieba w ciele uwielbionym. Jezus jest pierwszym. Często to czytamy w Biblii, że on jest pierwociną, jest pierwszym wśród swoich braci, jeśli chodzi o cokolwiek. A więc jeżeli Jezus jest pierwszym, który wstąpił w ciele uwielbionym, to nie mógł być wcześniej nim Henoch czy Eliasz, by wstąpił do nieba w ciele uwielbionym i tam żył. Czy to rozumiemy? A jeżeli powiem, że wstąpili w zwykłych ciałach, to Biblia mówi, że Królestwa Bożego, niebieskiego, nie może odziedziczyć krew i ciało. Poza tym musieliby tam żyć w tych ciałach, nie wiem w jaki sposób, już tysiące lat. Jest to więc niemożliwe. Była więc to wizja. Oni również czekają na zmartwychwstanie. Jest to jedyny sens. Jest to jedyny sens, bo jeszcze raz, Jezus był pierwszym, który został zmartwychwzbudzony i wstąpił do nieba w ciele uwielbionym. A w zwykłych ciałach nikt nie może żyć w niebie. I stąd mamy błędne nauki, jak na przykład to, że Maria z ciałem wstąpiła do nieba. Nie, bo Biblia mówi bardzo wyraźnie, ciało i krew nie mogą wstąpić do nieba. Po prostu. A więc skoro Jezus był pierwszym zmartwychwzbudzonym i który poszedł w ciele uwielbionym, to Mojżesz i Eliasz nie mogli się tam pokazać, bo nie byli, bo czekają na zmartwychwstanie. Była więc to wizja, była to przemienienie. Wizja zarówno w przyszłej chwale Jezusa, jak i tego momentu, gdy już Eliasz i Mojżesz będą żyć. Zobaczyli, tak 27 werset mówił, nam to Królestwo Boże w mocy. Tak samo jak w objawieniu zobaczył Jan. To samo, to samo, to samo znaczenie. Więc znaczenie, potwierdzenie tego, że Jezus jest Synem Bożym, tak, bo są z Nim Eliasz i Mojżesz i jest przemieniony Jezus Chrystus w chwale i jeszcze jest potwierdzona ta wizja głosem Boga. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, tak? Było to przeznaczone, zobaczcie, tylko dla utwierdzenia Piotra, Jana i Jakuba, gdyż Chrystus poleciłby im, by o tym nie mówiono. Akurat tej Ewangelii czytamy. Wróćmy do tych słów. Czekajcie, bo się pogubię. Łukasza 9 rozdział. Akurat tutaj w tej Ewangelii nie mamy powiedziane, że Jezus zabronił, ale w innych wcześniejszych mówiliśmy sobie, że Jezus powiedział: nic o tym nie mówcie, aż nie zmartwychwstanę. Pamiętacie te słowa? A tutaj czytamy w wersecie 9 rozdział. Jest 36 werset. Gdy zaś ten głos się rozległ, okazało się, że Jezus jest sam, a oni milczeli i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Tak mówię w wcześniejszych Ewangeliach, mam powiedziane, dlatego, że Jezus powiedział: nic o tym nie mówcie, aż zmartwychwstanę. To było dla nich. To było dla nich, dla ich wiary, dla ich wiadomości. I było to ważne bardzo dla nich, dla przyszłych wydarzeń. Po prostu. Dobrze, Paulino, dalej pytasz Łukasza 11 rozdział, wersety od 14 do 23. Chciałam zapytać o ten fragment, o zarzutach współpracy z szatanem odnośnie, i to jest właśnie ta kwestia, o której też powiedziałem, że będziemy dalej mówić, o rzekomych cudach w katolicyzmie chociażby. Chciałam zapytać o ten fragment o zarzutach współpracy z szatanem odnośnie na przykład katolików. Oni właśnie popierają swoje dziwne, bardzo dobrze, że napisałeś dziwne cuda. Czy egzorcyzmy, też bardzo dobrze, że napisałeś egzorcyzmy, a nie
wypędzanie demonów, bo zaraz sobie powiemy, czym jest egzorcyzm, właśnie na tym fragmencie, że przecież szatan szatana nie może wyrzucać i w ten sposób tłumaczą, że to na pewno jest z Boga. Łukasza 11 rozdział. Zarzut, który postawiono Jezusowi, że mocą szatana wygania szatana, tak? Czyli Łukasza 11 rozdział, wersety od 14 po 23. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił, a ludzie się dziwili. Lecz niektórzy z nich mówili, przez Belzebuba, władcę demona, wypędza demony. Inni zaś, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba, ale on, znając ich myśli, powiedział do nich, każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje, a dom skłócony sam ze sobą upada. Jeśli szatan jest wewnętrznie podzielony, czyli że szatan mocą szatana wygania, tak? Szatan demona, czy demon innego demona. Jeśli szatan jest wewnętrznie podzielony, jakże przetrwa jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wypędzam demony. A jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Ale jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Gdy uzbrojony mocarz strzeże swego pałacu, bezpieczny jest... Przepraszam. Gdy uzbrojony mocarz strzeże swego pałacu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabiera całą jego broń, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. No i jeszcze raz pytanie. Chciałem zapytać o ten fragment, o zarzutach współpracy z szatanem odnośnie na przykład katolików. Oni właśnie popierają swoje dziwne cuda, czy egzorcyzmy właśnie na tym fragmencie, że przecież szatan szatana nie może wyrzucać w ten sposób, tłumaczą, że to na pewno jest z Boga. Czy katolicy wypędzają demony? Bardzo słusznie napisałaś i podkreślę to, Paulino, dziękuję Ci. Bardzo mądrych określeń użyłaś. Po pierwsze, dziwne cuda, a więc nie są to cuda naprawdę prawdziwe, które widzimy, które czynił Jezus w moment, obojętnie, co się komu działo. Obojętnie. Uschła ręka, rozumiecie, trąd, krwawienie kobiety od wielu lat, niemy, ślepy od urodzenia. Jezus nie miał problemu. Dotknął, czy nałożył ślinę, jakkolwiek. Całkowite, stuprocentowe uzdrowienie. Ktoś był martwy, Łazarz 3 dni był już martwy. 3 dni, żeby nie było wątpliwości, że naprawdę umarł. Że nie była to śmierć kliniczna, czy jakkolwiek. 3 dni i nie było problemu, by go uzdrowić. Córka, czy to syn wdowy z Nain, córka Jaira i tak dalej, i tak dalej. Nie było problemu. Podszedł i to się działo. Natomiast dzisiejsze cuda, czy to w katolicyzmie, gdziekolwiek indziej, nie są cudami. Są po prostu z preparowanymi zasadami, rzeczami. Poza tym, jeśli mówimy o wyganianiu demonów, bardzo dobrze, że napisałeś egzorcyzmy. To ma miejsce wśród katolików. Co możesz zobaczyć? Ja nie zachęcam do tego, ale są nagrania z egzorcyzmów, czyli trwają one kilka dni nawet, wiele godzin, niby ten demon przemawia przez tą osobę i zazwyczaj kończy się tak, że ta osoba umiera z wycieńczenia. Czy to jest wygonienie demonów? To są egzorcyzmy. Jeszcze raz. Jezus skarcił demona, powiedział, zamknij się, wyjdź z niego. Natychmiast rzucił tą osobą, wyszedł. Legion demonów, tak, w świnie wyszedł. W jednym momencie. Czy ktoś tam szantował, zamykał kogoś, wiązał pasami i przez kilka dni nad nim go święconą jakąś wodą niby leje? To są egzorcyzmy, które nie mają nic wspólnego z tym, czym jest wypędzenie demona w jednej chwili, w jednym momencie. Natomiast katolicy czynią egzorcyzmy, które nic nie mają wspólnego z tym, co widzimy jako wypędzanie, oczyszczanie kogoś z demona. Czy to, co ja mówię, jest prawdziwe, kochani? Jak to wygląda? No powiedzcie szczerze. Dlatego ten przykład, Jezus, który powiedział, w jednym momencie wypędził demona, w jednym momencie kogoś uzdrowił, zmartwychwzbudził, mówi, nie mogę tego robić mocą demonów. To są prawdziwe cuda, których nikt nie potrafił zaprzeczyć. Chcieli powiedzieć, ale tak, mocą demona to robisz. To Jezus powiedział, to jest niemożliwe. Natomiast, tak jak mówię, kochani, katolicy nie wypędzają demonów, tylko stosują egzorcyzmy.
które są bardzo wątpliwe, trwają wiele dni, a często prowadzą do śmierci tej osoby. A więc o czym my tutaj mówimy? No, myślę, że to wystarczy w tym kontekście. Paulinko, aha, to już było. Aha, jeszcze sobie tu troszeczkę coś dopisałem. Wiele uzdrowień rzekomych uwolnień z demonów, których nie było w imieniu Jezusa Chrystusa, ale właśnie egzorcyzmy. Jest to całkowicie co innego, kochani. Nie ma tego miejsca w Kościele katolickim. Jeszcze raz odczytajmy sobie o tych rzekomych cudach, bo inaczej ta wypowiedź Jezusa nie miałaby sensu. Mateusza 7 rozdział, kochani. A więc ktoś robi coś jako cyrk w imię Jezusa Chrystusa. I sam nawet w to wierzy, ale to są cyrki. No i Mateusza, Chrystus przychodzi, 7 rozdział, 22, 23 werset. Wielu powie, wielu, to znaczy wielu, bardzo dużo takich osób. Nie tam pojedyncze. Wielu mi powie tego dnia. Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów. I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów. Noga odrasta 8 mm, oczywiście triki. A wtedy mi oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Jeżeli Jezus mówi, nigdy was nie znałem, to czy to było w imię Jezusa? Nie. Tak? Są to wątpliwe uzdrowienia, które nie mają jeszcze raz związku żadnego z uzdrowieniami, które widzimy, które czynił Jezus czy apostołowie. Tak samo wyganianie demonów, nie ma w katolicyzmie wyganiania demonów, tylko są egzorcyzmy, które często prowadzą do jakiegoś wycieńczenia, wymęczenia i często nawet śmierci, po prostu. Warto też przeczytać jedną rzecz, by sprzeciwić to egzorcyzmom katolickim. Łukasza, 9 rozdział. Był czas, kiedy Jezus był na ziemi i ludzie, którzy się jeszcze do Niego nie przyłączyli, uwierzyli w Niego i już szli i przez nich działy się cudowne rzeczy. I to też jak gdyby podsuwam pod tą rzecz, że było tych 70 uczniów, którzy tymczasowo dostali. Tu przez wiarę ktoś w tamtym czasie, w tamtym okresie mógł dostać taką moc, o której czytamy tutaj. W jednym momencie, w jednej okoliczności przez to, że uwierzył w Jezusa jako Mesjasza. Łukasza 9 rozdział 49-50. Wtedy odezwał się Jan, mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami za Tobą. Ale ważne, co Jezus powiedział do niego. Jezus powiedział, nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Czy katolicy są z Bogiem, z Jezusem Chrystusem? No mówią o Jezusie Chrystusie. Ten, kto jest z Bogiem, jest ten, który wypełnia wolę Ojca, tak powiedział Jezus Chrystus. Wiele dzisiaj denominacji chrześcijańskich mówi, że i deklaruje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, ale ich czyny, owoce tej religii, kłamstwa tam uczone, prowadzenie ludzi w wieczne potępienie jest wszystkim tym, co Jezus mówi, nie znam was. To jest czynione w Jego imię, ale nie jest z Jego mocy, nie jest. Są to oszustwa, wiele rzeczy jest spreparowanych i tak dalej. Tak, jednak ten człowiek, tak jak mówię, czasy Jezusa to jest całkowicie inna rzecz. I ten człowiek, jestem 100% pewien, że się przyłączył do Jezusa Chrystusa. Po prostu. A dzisiaj no, wygląda to tak jak wygląda. Arek, przechodzimy do Twoich pytań. Łukasza 9 rozdział, wersety 7, 8 i 19. Jakie było podejście do zmartwychwstania w tamtych czasach? Bo widzę, że powszechne było domniemanie, że osoby, które żyły wcześniej, znowu żyją. No, zobaczmy, czy tak jest. Łukasza 9 rozdział. 7, 8 i 19 werset. A o wszystkim, co się przez niego dokonywało, usłyszał tetrarcha Herod i zaniepokoił się, ponieważ niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał. Podkreślmy to, że Jan zmartwychwstał. Inni zaś, że Eliasz się pojawił, a jeszcze inni, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. I 19 werset.
A oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni mówią, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. Jeszcze raz twoje pytanie, jakie było podejście do zmartwychwstania w tamtych czasach? Bo widzę, że powszechne było domniemanie, że osoby, które żyły wcześniej, znowu żyją. Mój drogi, wierzono w zmartwychwstanie, a nie, że, tak piszesz w części B, że powszechne było domniemanie, że osoby, które żyły wcześniej, znowu żyją. No nie, nie było takiego domniemania, tylko mówiono, tak widzimy tutaj, Herod zaniepokoił się, ponieważ niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał. Więc nie, że żyją ci, co umarli, tylko że zmartwychwstał. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. Tak? 19 to samo. Jeszcze nie mówią, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. Oni wierzyli w zmartwychwstanie, ale nie to, że ktoś żyje po śmierci. To są dwie różne rzeczy, Arku. I tutaj zobaczmy to. I na przykład było stronnictwo Sadyceuszy. Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Dlatego pamiętacie, przyszli do Jezusa i powiedzieli mu, kpiąc z niego, taki przykład, że to bez sensu zmartwychwstanie, bo kobieta miała męża i on umarł, miała potem 7 innych mężów, to przy zmartwychwstaniu czyją żoną będzie? A Jezus powiedział, przy zmartwychwstaniu nie będą się żenić, będą jak aniołowie w niebie. Tak? Pamiętamy, tłumaczyliśmy sobie ten fragment biblijny. Ale powszechna była wiara w zmartwychwstanie, a nie, że ktoś żyje, żeby to ci udowodnić, Arku. Teraz podam ci na przykład to, co powiedziała Marta. Bo pytasz, jak wierzono wtedy. Więc podaję ci. Marta, co powiedziała? Jana 11 rozdział. Jana 11 rozdział, wersety od 11 po 27. Przykład zmartwychwzbudzenia przez Jezusa właśnie u Łazarza. I w co wierzyła Marta? Bo to pytanie zadałeś. Co wtedy wierzono? Zobacz. To powiedział, potem dodał Łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy dla Boga ludzie zmarli śpią, dlatego że w każdym momencie Bóg może ich zmartwychwzbudzić. Tak? Dlatego dla Boga wszyscy są żywi, bo On ma moc w każdym momencie zmartwychwzbudzić kogokolwiek chce. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy, ale Jezus mówi o jego śmierci. Lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem, tak? Wówczas Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. I ze względu na was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do niego. Wtedy Tomasz, zwany Dimos, powiedział do współuczniów, chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już 4 dni leżącego w grobie. A Betania była niedaleko Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów, a wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Marta i Maria, to jak czytamy, właśnie to jest ten moment, kiedy jedna się krzątała, a druga siedziała przy stopach Jezusa, tak? Jezus powiedział, że ty wybrałaś lepszą cząstkę. To właśnie rodzeństwo czy siostry Łazarza. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu. I powiedziała Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. Jezus odpowiedział, twój brat zmartwychwstanie. Zobacz, Arku, w co wierzyła Marta. Marta mu powiedziała, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. A więc czy wtedy wierzono, że ci, co zmarli, żyją? No nie. Marta mówi bardzo wyraźnie, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Specjalnie ci to podają, ten fragment, bo mówisz, że okazuje się, czy jak gdyby dochodzisz do wniosku, że wierzono, że ci, którzy zmarli, żyją. Nie, wierzono w zmartwychwstanie. Tylko Marta mówi, że wierzono, że stanie się to w dniu ostatecznym, ale gdy Jezus był na ziemi, miały miejsca zmartwychwstania, zmartwychwzbudzenia pojedyncze. Były też zmartwychwzbudzenia, na przykład Eliasz kiedyś kogoś zmartwychwzbudził, a więc tutaj myślano, że no pojedynczy prorok zmartwychwstał, jak na przykład Eliasz, i Eliasz jest Jezusem. I Herod się tutaj też obawiał tego, że Jan Chrzciciel był prorokiem, był może Eliaszem i teraz zmartwychwstał, jest Jezusem Chrystusem. W ten sposób, ale wszystko to wynikało z wiary ich w zmartwychwstanie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. I wierzyli, że Bóg może zmartwychwzbudzić te osoby, kiedy chce, ale przede wszystkim wszystkich zmartwychwzbudzi w dniu, jak czytamy tutaj,
Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, tak? Czyli wtedy, gdy Jezus będzie zmartwychwzbudzał wszystkich. I powiedział do nich Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żyć. Czas przyszły. Czas przyszły, bo Jezus zmartwychwzbudza. Jezus będzie zmartwychwzbudzał. I żeby pokazać, że tą moc zmartwychwzbudzenia ma Jezus, pokazał to na osobie Łazarza. Jezus, jak wcześniej przeczytacie, specjalnie nie przyszedł szybko do Łazarza, by go uzdrowić. Specjalnie by umarł. Jezus o tym mówił, że po to się to stało i po to to zrobił, by tutaj była widoczna chwała Boża, moc Boża. Po to, więc Jezus jakoby pozwolił umrzeć Łazarzowi w tym kontekście, że gdyby się pośpieszył, on by jeszcze żył i by go po prostu uzdrowił. Ale Jezus chciał pokazać, kim jest. On był już 3 albo 4 dni martwy, już cuchnął, mówili mu: Panie, już cuchnie. Jezus w takim stanie człowieka zmartwychwzbudził. Czy to oznacza, że ludzie wierzyli, że żyją? Nie, wierzyli w zmartwychwstanie. Będzie żył, jeśli zostanie zmartwychwzbudzony. Każdy, kto żyje i we mnie i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? W jaki sposób nigdy nie umrzesz? Jeszcze raz, dla Boga po prostu martwi śpią, jest w stanie zawsze ich zmartwychwzbudzić. Dlatego Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Chociaż śpią, chociaż umarli, ale w każdej chwili może go przywrócić do życia, jeśli tak zechce. Tak? Dlatego Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. I teraz podam Ci kilka innych przykładów starotestamentowych, jak Izrael wierzył w zmartwychwstanie, a nie w to, że ktoś żyje po śmierci. Izajasza, 26 rozdział. Dlatego jaki sens jest, drogi katoliku, jeżeli to słuchasz, będziesz słuchał, modlenia się do Marii, modlenia się do świętych? Jaki sens, skoro oni czekają na zmartwychwstanie? Gdyby nawet było to dobre i Bogu by się podobało, co nie jest prawdą, bo modlić się można jedynie do Boga i Go prosić o wstawiennictwo jedynie Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika. Jest to bałwochwalstwo, jeśli się modlisz do ludzi, którzy zmarli, ale dwa, że ich nie ma, oni czekają na zmartwychwstanie. Do kogo się więc modlisz? Do kogo się modlisz? Mamy przykłady, jak to było za czasów króla Saula, który poszedł pytać się medium spirytystycznego. Wywołał proroka Samuela, który nie był prorokiem Samuelem, ale Bóg pozwolił na to, że tak demony, które się podają za zmarłych, by pokazać, że ktoś żyje, a otwierają się tylko na działanie demonów. To nie są ludzie, to nie jest twoja matka, to nie jest twój ojciec. Jak poszłeś do medium i ktoś ci coś powiedział, że ojciec ci przekazał wiadomość zmarłej matka, to ci demon powiedział. Demony żyją 1000 lat i znają nas od urodzenia. One nigdy nie śpią. One istnieją 1000 lat i znali tajemnice nawet, które znał tylko twój ojciec, bo oni przy tym byli jako aniołowie, demony, to są aniołowie zbuntowani. Oni to widzieli, oni to słyszeli, potrafią podrobić jego głos, potrafią się w jego postaci pokazać, by cię ogłupić, by cię oszukać. Dlaczego tak jest? Dlaczego to mówię z pewnością? Dlatego, że Bóg zabronił to Izraelowi pod groźbą śmierci. Jeżeli ktokolwiek będzie wywoływał duchy, pójdzie do medium, wypytywał się między zmarłych, masz go ukamieniować. Bo to są demony. I w ten sposób demon wchodzi w twoje życie, kłamiąc cię, że rozmawiasz z mamą, z ojcem. Jest to może przykre teraz, jeżeli się tego dopuściłeś, jeżeli to ci gdzieś teraz złamało albo się zgorszyłeś, ale tak to wygląda, tak to przedstawia Biblia. Nie ma. Zmarli czekają na zmartwychwstanie, dlatego Jezus pokazywał moc zmartwychwzbudzenia. Po co kogoś ściągać z nieba? Po co on z nieba Łazarza ściągnął? Jak on sobie tam żył? Po co go do ciała ściągnął, by znów pożył ileś lat i umarł ze starości? Po co? Po prostu i to jest ta rzecz, jeżeli my zrozumiemy, że ludzie śpią po śmierci, czekają na zmartwychwstanie. Jezus mówi, że będzie zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.
Sąd jakikolwiek dla niesprawiedliwych jest kwestią przyszłości. O tym sobie przeczytaliśmy w objawieniu Jana. Sąd przed wielkim białym tronem. Sąd, dopiero wtedy kara. Także żaden człowiek nie jest dzisiaj zły w żadnym piekle. Hitler, jakikolwiek Judasz czy ktokolwiek, nigdzie się nie smaży. Ich sąd jest kwestią przyszłości. Sąd przed wielkim białym tronem. Bóg nie jest niesprawiedliwy, chociaż ktoś źle zrobi. On go musi postawić przed sądem, przed swoim trybunałem. To jest sprawiedliwe tak samo jak dzisiaj. Jakby kogoś od razu zabić, chociaż jest winny, to jest to lincz. Jeżeli jest to bez sądu, jeżeli się mu nie postawi zarzutów, jeżeli nie ma świadków, jest to lincz. Bezprawne pozbawienie życia, choćby było to z winy tej osoby. Jest to zlinczowanie kogoś. Tak? Izajasza 26, 19. Jak wierzono, jak Izrael wierzył. Twoi umarli ożyją. Twoi umarli ożyją. Czyli zmartwychwstanie, jeszcze raz, jak Marta powiedziała w dniu ostatecznym. Wraz z moim trupem powstaną. Czyli pisarz tutaj, tak samo ja powstanę, mój trup powstanie, stanę zmartwychwzbudzony, tak? Ocudźcie się, śpiewajcie wy, którzy spoczywacie w prochu. Tak? Czy tutaj widzimy jakieś życie? Twoja rosa bowiem będzie jak rosa na ziołach, a ziemia wyda umarłych. Daniela, 12 rozdział, co sam anioł mówił do Daniela. Dwanaście, dwa Daniela. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie wiecznej pogardzie. Zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, które potwierdził i powiedział Jezus Chrystus. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, śpią snem śmierci, czekając na zmartwychwstanie. Tak? Jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. To samo, czekają w prochu ziemi, obudzą się, zostaną zmartwychwzbudzeni. Albo w pierwszym zmartwychwstaniu do życia wiecznego w ciałach uwielbionych, albo po tysiącletnim królestwie mesjańskim powstaną i staną na sąd przed wielkim białym tronem. Sąd uczynkowy. Ewa, piszesz, czyli zasypiamy i nic nie doświadczamy, snów, bólu, zmęczenia itd. Jak najbardziej to Biblia nam opisuje. W Księdze Kaznodziei, w przypowieści jest powiedziane, cokolwiek chcesz zrobić, zrób teraz, dopóki żyjesz, bo nie ma żadnego zamiaru, działania, czegokolwiek myśli w Szeolu, a Szeol to grób, do którego idziesz. Nie ma nic. Czekasz na zmartwychwstanie. Jaki sens jest w zmartwychwstaniu, jeżeli ktoś żyje? Dagmara, dziękuję. Kaznodziei 9, 5, 10. Przedstawiamy więc, jak wierzyli Izraelici. I jak opisuje to Biblia, bo jeżeli ktoś powie, no tak, ale Izraelici jeszcze nie wiedzieli całej prawdy, no to ja się zapytam, sprawozdania starotestamentowe, te słowa chociażby Kaznodziei 9, 5, 10, są to słowa ludzkie, czy słowa Boga? Czy Słowo Boże jest tylko mądrą książką, czy jest natchniona przez Boga całe Pismo? Jest natchnione przez Boga. Skoro więc mamy słowa Kaznodzieje 9, 5, 10, są to słowa Żyda, który nie rozumiał do końca? Czy są to słowa natchnione, prawdziwe, przez Boga? Polecam, by się na tym zastanowić. Czy Słowo Boże albo Stary Testament, powiesz nowy, ok, Duchem Świętym, a stary nie? Stary to tylko mądrość ludzka? Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Tak? Tak, tak nam mówi Słowo Boże samo o sobie. To nie jest. Ludzie nie spisywali tego, tylko byli uniesieni Duchem Świętym, jak czytamy. Więc to nie są bajki i komuś się źle wydawało i to napisał. To wtedy byśmy mówili, że Biblia jest tylko mądrą książką. To nie jest Słowo Boże. Zastanówcie się, kochani, na tym. Bardzo wyraźnie do tego zachęcam. Łukasza, to jest to, co Jezus powiedział. Łukasza 14, 14. A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tutaj są słowa Jezusa Chrystusa, tak? Otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych. Co powiedział Hiob? No już ostatni przykład. A więc nakreśliłem Arku to, bo mówisz, że powszechne było to, że zmarli żyją. Nie, powszechne było to, że jest zmartwychwstanie. I w to wierzyli wszyscy słudzy Boży. I to pokazał Jezus, że ma moc zmartwychwzbudzić, kiedy chce. Dlatego dla Boga nikt nie jest martwy, ale żyją. Bo może ich zmartwychwzbudzić, kiedy chce. To nie jest dla Niego problem. Dla Niego sen śmierci jest taki, jak dla nas sen, prawdziwy sen, kiedy ja śpię i ktoś wejdzie, może mnie obudzić, tak samo dla Boga. Po prostu. Hioba 14 rozdział, wersety od 1 do 15. Zobaczcie, co powiedział Hiob. Człowiek urodzony przez kobietę ma dni niewiele i ma pełno kłopotów. Wyrasta jak kwiat, zostaje podcięty, znika jak cień i się nie ustaje. A jednak na takiego otwierasz swoje oczy i wzywasz mnie przed siebie na sąd. Któż może wydobyć czystego z nieczystego? Ani jeden. Gdyż jego dni są ustalone. Liczba jego miesięcy jest u ciebie. Wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć. Odstąp od niego, aby odpoczął, aż zakończy swój dzień jak najemnik. Dla drzewa bowiem jest nadzieja, choć je wytną, że znowu odrośnie, że jego latorość nie ustanie. Choć jego korzeń zestarzeje się w ziemi, jego pień umrze w prochu. To jednak, gdy poczuje wodę, odrasta i rozpuszcza gałęzie jak sadzonka. Tutaj jak gdyby analogię do zmartwychwstania daje Hiob, ale czytajmy dalej. Ale człowiek umiera i marnieje, a gdy oddaje ducha, gdzie on jest? Jak ubywa wód z morza i rzeka opada i wysycha, tak jest z człowiekiem, gdy się położy i już nie wstanie. Dopóki niebiosa będą trwać, nie ocknie się, ani nie będzie obudzony ze swego snu. Jeszcze raz, tak jest z człowiekiem, gdy się położy i już nie wstanie, dopóki niebiosa będą trwać, nie ocknie się, a więc aż do dnia ostatecznego. Nie ocknie się, ani nie będzie obudzony ze swego snu. Chyba że Bóg będzie inaczej chciał, tak jak za czasów Jezusa, tak? Ale mówimy o ogóle, nie o jakichś jednostkach. Obyś mnie w grobie ukrył i schował, aż Twój gniew się uciszy. Wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Czyli Hiob cierpiał bardzo i mówi, już mówi to chyba z Twojego gniewu, to weź mnie, ukryj mnie w grobie, bym umarł. Jak minie Twój gniew, to sobie wspomnij na mnie, czyli mnie zmartwychwzbudź, tak? Aż ci minie ten gniew, kiedy ci minie ten gniew. A więc znowu wierzył Hiob w zmartwychwstanie, w dniu ostatecznym. Jeszcze raz, obyś mnie w grobie ukrył i schował, aż twój gniew się uciszy, wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Gdy człowiek umrze, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Nie będę czekał gdzieś tam jako duszek, tylko w sensie przenośnym, w ziemi, tak? Będę czekał na moje zmartwychwstanie. Nieświadomie, jakkolwiek byś to chciał znowu powiedzieć. Cały kontekst mówi nam całkowicie co innego. Zawołasz, a ja ci odpowiem, zatęsknisz za dziełem swoich rąk. Zawołasz, czyli mnie zmartwychwzbudzisz, ja ci odpowiem, bo powstanę żywy. Będę zmartwychwzbudzony. Takie mieli podejście Arku, jeśli chodzi o Żydów w tamtym czasie, jak i wszyscy słudzy Boży, jak widzimy, wierzyli tak samo. W tym jest cały sens i cel zmartwychwstania. Arku, pytasz dalej, Łukasza 9:23. Dlaczego Pan Jezus mówi o krzyżu, skoro jeszcze nie było tego wydarzenia na Golgocie? Łukasza 9:23. Mówił też do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Niech bierze swój krzyż. Słowo tutaj mamy stauron, które oznacza albo krzyż, albo pal. Jeśli znowu oczywiście świadkowie Jehowy z numer Stronga 4716 stosują tutaj to słowo jako pal. O, proszę, bo stauron oznacza też pal. Tylko kochani, to jest tak, jak powiesz na przykład słup telegraficzny. To jest prosty słup, ale on ma wiele takich, tak, odgałęźników. To nie znaczy, że jak, że to jest wciąż pal. Krzyż jest wciąż palem. Dlaczego? Dlatego, że jest prosty, wbity pal. I teraz tak, na przykład Jezus szedł z belką tą poprzeczną, tak? Nie szedł z całym krzyżem.
z tą mniejszą belką, nie byłby w stanie w ogóle tej całej wielkiej, ciężkiej belki głównej, która już była na miejscu, nieść, tylko tą poprzeczną. I wciąż był na krzyżu, ale tak, był pal jako podstawa. A więc jeszcze raz to tylko mówię w kontekście tego, że świadkowie Jehowy na siłę udowadniają, że Jezus nie umarł na krzyżu, ale na palu. Umarł na krzyżu, jak najbardziej. I gdy Jezus mówi, moi drogi, dlaczego mówisz, Pan Jezus mówi o krzyżu, skoro jeszcze nie było tego wydarzenia na Golgocie. Kara śmierci na krzyżu była znana w tamtym czasie. Jezus Chrystus nie był pierwszym, który umarł przez krzyżowanie, tak? I dwóch łotrów obok. To nie była pierwsza egzekucja przez ukrzyżowanie, więc kara śmierci na krzyżu była znana, więc Pan Jezus nie odnosi się tutaj do swojej śmierci, tylko do ukrzyżowania wszystkiego w naszym życiu, czyli w zabiciu wszystkiego, tak, z naszego starego życia, naszych pragnień, dążeń, tak, o tym wcześniej mówiliśmy, nie oglądać się za pług, niech umarli chowią umarłych. To jest ten krzyż. Ty musisz ukrzyżować, czyli zabić swoje doczesne życie, by pójść za Jezusem, tak? Więc nie miało to, mój drogi, żadnego znaczenia do śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, bo pytasz, dlaczego Pan Jezus mówi o krzyżu, skoro jeszcze tego wydarzenia na Golgocie nie było. On mówi do uczniów, wybierzcie swój krzyż. Tak? A więc nie miało to żadnego znaczenia z tym, że Jezus Chrystus jeszcze nie umarł. Zresztą kontekst, zobacz znowu, wersety 24 do 26. Jezus mówi, co oznacza ten to na krzyżu. Jeszcze raz od 23 może to, co mówiłeś. Mówi też do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. To jest podstawa. Niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. A więc co to znaczy? No dalej mówi Jezus, kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, to nie zachowa. Więc mówi, zabij to życie. Ty musisz się ukrzyżować, swoje grzechy, tak, swoje podążania materialne, życie jak ten świat. Musisz zabić, a więc bierz ten krzyż, ukrzyżuj to wszystko i chodź, tak, za mną. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie chwale swojej Ojca i świętych aniołów. A więc w tym sensie, tak, mamy ukrzyżować swoje życie. Swoje stare życie. Musimy narodzić się na nowo. Tak, to jest to. Stare życie musi umrzeć. Musisz się narodzić na nowo. Tutaj o to chodzi. Dalej pytasz Arku Łukasza 9,58, gdzie mieszkał Pan Jezus? A więc, no, dobre pytanie. Kochani, Jezus wychowywał się w Nazarecie, tam dalej mieszkała Jego rodzina. Często czytamy, że Jezus wrócił do swoich stron rodzinnych, to tam Go znali, ale nie wierzyli w Niego. Też powiedział, że żaden prorok nie ma czci w miejscu swojego urodzenia i tak dalej. Po prostu, nie? Powiedział też, że tam cudów żadnych nie było albo mało z racji na ich niewiarę w Niego jako Mesjasza. Więc Jezus wychowywał się w Nazarecie, ale do 30 roku życia. Jak wiemy, to 3,5 roku trwała służba Jezusa Chrystusa aż do śmierci i w tym momencie Jezus przemierzył setki, jeśli nie tysiące kilometrów. Kiedyś, jak będzie czas i możliwość, zrobię takie może live czy jakkolwiek, by pokazać, jakie ogromne połacie Jezus obszedł głosząc. To są ogromne. Także te 3,5 roku Jezus po prostu chodził cały czas i głosił. A więc Jezus nigdzie nie mieszkał w tym czasie, w tej służbie 3,5-rocznej. Dlatego też wcześniej mieliśmy to, Jezus powiedział, lisy mają nory, ptaki gniazda, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy schronić. Dlatego, że Jezus nie miał, w cudzysłowie, adresu zamieszkania przez te 3,5 roku. A więc jak to wyglądało? Gdzie spał? Na polu? No nie. Gdy Pan Jezus rozpoczął swą 3,5-roczną służbę, nie miał stałego miejsca zamieszkania, jak powiedziałem. Jezus wciąż wędrował, przemierzając całą Palestynę, okoliczne krainy, głosząc o zbliżającym się Królestwie Bożym i nawołując do pokuty. Więc gdzie mieszkał, a właściwie nocował, bo tak musimy powiedzieć, Arku, gdzie jadał, gdzie nocował, a nie mieszkał, bo Jezus nie mieszkał nigdzie przez ten okres 3,5-letni. Po prostu Jego służba była cały czas głoszeniem, chodzeniem po różnych miejscach, bo ciągle te 3,5 roku Jezus oddał się przez chrzest i to była ta jego życie dla Boga, tak? W tym sensie przyszedł.
A więc Jezus gdzie sypiał, gdzie jadał, w tym kontekście mieszkał? W różnych miejscach, Arku, w różnych miejscach. Przypuszczać należy, że w ramach przyjęcia Jezusa gospodarze, różni ludzie, tak, w różnych miejscach, zapraszali Jezusa do nocowania w swoich domach. Wielu. Aha, to już nie to. Dlaczego tak mówię? Zobacz, że ma to sens, bo to samo powiedział Jezus właśnie tym 70 uczniom. Szli w jakim celu? W celu, by głosić. Między innymi mieli robić te cuda, jeżeli miało to być konieczne, ale nie w tym sensie poszli, ale w sensie głoszenia. Ale co im powiedział Jezus? Zobacz, wróćmy do tego fragmentu Łukasza, 10 rozdział. Wersety od 1 do 7. Ta sytuacja 70 uczniów. A potem Pan wyznaczył jeszcze innych 70 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. I mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak baranki między wilki. I tu co mówi Jezus? Nie noście ze sobą sakiewki, ani torby, ani obuwia. Nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, wróci do was. I tutaj zobacz, co mówi do nich. W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swojej zapłaty, nie przenoście się z domu do domu. A więc, mój drogi, to samo możemy powiedzieć, działo się z Jezusem Chrystusem. Tak samo. To, co powiedział tym swoim uczniom, że tak się stanie, że będą was przyjmować do domu, tam zostańcie, tak? Nie przechodźcie do innych domów, a więc Jezus na przykład mógł pójść do jego miasta, do jednego miasta, ktoś go tam przyjął i pozostał na przykład kilka dni głosząc tam, ale pozostał w tym jednym domu. Na przykład. Dlaczego jest to też, czy możemy to potwierdzić biblijnie? Jak najbardziej przykład Zacheusza. Jezus sam, jak gdyby wybrał go, powiedział, że u niego zostanie. Zobacz Łukasza, 19 rozdział, wersety od 1 do 6. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Tak? Masz przykład. I szedł szybko i przyjął go z radością. Tu masz przykład. Tak to właśnie wyglądało. Gdzie Jezus mieszkał? W różnych miejscach, w zależności w jakim był mieście, zawsze go ktoś przyjął. Chrystus też często przebywał w domu Piotra. Tutaj mamy też przykład uzdrowienia teściowej Piotra. Mateusza, 8 rozdział. 8 rozdział, 14-15 werset. A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, tak, zobaczył jego teściową, która leżała w gorączce, dotknął więc jej ręki, opuściła ją gorączka, ona zaś wstała i usługiwała im. A więc tak to wygląda. Jezus mówi do 70 uczniów: gdzie pójdziecie, gdzie was przyjmą, tam jedźcie, pijcie, godny pracownik swojej zapłaty, nie przechodźcie do innego domu. Więc jesteś w tym mieście, tam cię ktoś ugości, śpij tam, jedz tam, wychodź, głoś, wracaj do tego domu. I tak samo wyglądało jak najbardziej z Jezusem Chrystusem. Dlaczego to nam zawsze nie jest powiedziane? Bo po co? Biblia się na tym nie koncentruje, ale daje przykład chociażby Zacheusza, Piotra, tego co powiedział Chrystus do 70 uczniów, bo Biblia koncentruje się na działaniu Jezusa, a nie opisaniu wszystkich szczegółów. A wtedy, gdy był na przykład, no nie wiem, w Kafarnaum, zatrzymał się tam u Zbyszka z Bogdańca, tak? Wszyscy sobie tak zażartuje. Nie ma sensu, tak? Ale jest bardzo logiczne, że Jezus po prostu zatrzymywał się w różnych miejscach, w zależności, kto go przyjął. Arku, pytasz dalej Łukasza 10:14. Oraz Łukasza 11:31. Pytanie, o jakim sądzie tu mowa? Zobaczmy. Łukasza 10 rozdział.
Łukasz 10:14. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. Oraz 11 rozdział 31 werset. Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu ktoś więcej niż Salomon. Jeszcze raz, o jakim sądzie tu mowa? Mój drogi, jeśli chodzi o Tyr i Sydon, a głównie Tyr, było to potężne miasto portowe. Potężne. Tutaj polecam, byś sobie to wygooglował, albo każdy chętny. Starożytny Tyr sobie wpiszcie w Google, zobaczycie, jaka to była potęga, jaki handel prowadzili morski, z czego byli znani. Była to potęga. Dominowało swego czasu w handlu i wzrosło ogromnie w potęgę. Początkowo Tyr, tak samo Sydon, wspierał Izrael oraz króla Dawida, posyłając na przykład drzewa cedrowe dla króla Dawida, aby zbudowali Dawidowi pałac. O tym czytamy w drugiej księdze Samuela chociażby. Zobaczmy. Piąty rozdział, bo zaraz chcę przejść do tego sądu. Dlaczego i kiedy? Drugi Samuela 5:11. Wtedy Hiram, król Tyru, wysłał posłańców do Dawida z drzewem cedrowym, cieślami i murarzami i zbudowali dom dla Dawida. To samo czytamy w pierwszej kronik, 22 rozdziale. Jednak Tyr z powodu pychy, że wzrósł, naprawdę był potęgą, mocarstwem, że tak powiem, jeśli chodzi o handel morski, wszyscy się z nim liczyli i tak dalej, wpadł w pychę i zwrócił się przeciwko Izraelowi. I Bóg sprowadził na nich zagładę. To proroctwo o zagładzie Tyru znajdujemy, jak sobie chcecie przeczytać, Izajasza, 23 rozdział. Co więcej, co ciekawe, by podkreślić pychę króla Tyru i to, jak się sprzeniewierzył, Bóg przyrównał króla Tyru do szatana. I tutaj, kochani, możemy sobie to przeczytać w księdze Ezechiela w 28 rozdziale. Specjalnie, by podkreślić pychę, Bóg porównuje szatana do króla Tyru. Oczywiście ten opis, jak możemy dalej zobaczyć, nie oznacza króla Tyru, ale samego szatana. Bardzo łatwo można to sprecyzować. Ale porównanie, rozumiecie, szatana, który miał taką pozycję, liczono się z nim, że tak powiem, popadł w pychę poprzez to i chciał więcej, tak? I tutaj samo, tak samo działo się z królem Tyru. Ezechiela 28 rozdział, wersety od 12 do 18. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego, tak mówi Pan Bóg. Ty pieczętujesz sumę, pełen mądrości i doskonałej swojej piękności. Dlaczego mówimy, że to jest odniesienie do szatana? Bo byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień, karneol, topaz i jaspis. Chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbunkuł i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Jeśli nie wiecie, szatan właśnie zajmował się muzyką, że tak powiem, przed tronem, między innymi przed tronem Bożym. Przed nim też odpowiadało wielu aniołów. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Kolejna informacja, szatan jest z rasy cherubów. Mamy różne klasy aniołów, serafinów, zwykłych aniołów. Cherubini są ci najpotężniejsi i najbliżej tronu Bożego. Właśnie cherubem był szatan diabeł. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach, aż do dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez swój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego rzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności. Znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i postawię cię przed królami, aby się tobie przypatrzyli. Mnóstwem twoich nieprawości i nieprawością twojego handlu splugawiłeś swoją świątynię.
Dlatego wywiodę ogień z Twego wnętrza, który Cię pożre, a zamienię Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy na Ciebie patrzą. A więc tak przyrównuje w proroctwie Bóg króla Tyru za tą pychę, za to, jak się odwrócił, chociaż cieszył się poważaniem i jak gdyby ten przykład Bóg odniósł do szatana diabła. Dużo nam ten fragment też mówi o szatanie, o jego pozycji przed Bogiem, to kim był. Taka, myślę, ciekawostka. Dalsze wersety mówią nam też o Sydonie. O jaki więc sąd chodzi, Arku? Więc jak najbardziej chodzi tutaj o sąd nieprawych przed wielkim białym tronem po tysiącletnim królestwie Mesjasza, tak? 20 rozdział objawienia. Skoro Bóg wydał sąd na kogoś w przyszłości, to nie ma innej możliwości jak zmartwychwstanie tylko i wyłącznie na sąd uczynkowy przed wielkim białym tronem. Nie ma. Tak samo jak mamy u królowej Sabie powiedziane, tak? W tym 11 rozdziale 31 Łukasza. A więc ten sąd, objawienie Jana 20 rozdział od 11 do 15, zobaczyłem wielki biały tron po tysiącletnim panowaniu mesjańskim Chrystusa. Zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim. Cud by się zdarzył, gdyby się tutaj coś nie stało. Słuchajcie, coś tutaj spadło i mnie zdekoncentrowało. Objawienie 20 rozdział, jeszcze raz od 11-15. Niesamowite. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych. Cieszę się, Dagmara, że się dzisiaj śmiejesz dużo. Zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia, i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. Śmierć i piekło zostały rzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. Śmierć. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został rzucony do jeziora ognia. To tam znane nam słowa. Te spotkania nie są dla ludzi o... jak to się mówi? W stosunku do nerwów? O słabych nerwach. Bo te spadające telefony już drugi tydzień mogą przysporzyć kogoś o zawał serca. Wybaczcie, kochani. Wybaczcie. Znowu chciałeś mnie przestraszyć, Grzesiu. No tak, taki jestem, widzisz. Wybaczcie, kochani. Mam nadzieję, że to już przedostatni raz. Dobrze, a więc tak to wygląda, Arku, jeśli chodzi o te pytania. Jeszcze mamy dwa pytania Elżbiety i na tym już będziemy kończyć, kochani. Elżbieto, pytasz Łukasza 10:18, co znaczą te słowa Jezusa? Zobaczmy. Łukasza 10:18. Wtedy powiedział do nich Jezus, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Pytasz, co znaczą te słowa? No, kochana, chodzi dokładnie o to odrzucenie szatana i demonów z nieba. Dokładnie o to samo, co czytamy w objawieniu Jana, 12 rozdziale. Zresztą zapowiedź tego była również w Ezechielu, którą przed chwilą czytaliśmy o szatanie jako król Tyru. Tam było również, rzucę cię z nieba i tak dalej. To jest ta sytuacja. Opisana również tutaj. Objawienie 12, rozdział 7 do 12. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, czyli szatan jako smok, i walczył smok i jego aniołowie, czyli jego demony. Ale nie zwyciężyli, nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, został rzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza jego Chrystusa, bo został rzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, ale oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci.
Dlatego radujcie się niebiosa i wy mieszkańcy, biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że mało ma czasu. To jest dokładnie ta sytuacja, ta sama sytuacja, Elżbieto. No i ostatnie pytanie twoje, Elżbieto, Łukasza 12:49-50. Jaki ogień przyniósł Jezus i o jaki chrzest tu chodzi, jeśli Jezus był już ochrzczony? A więc Łukasza 12 rozdział. Dwunasty rozdział, 39-50 werset. Przyszedłem, aby rzucić ogień, mówi Jezus, na ziemię. I czegóż pragnę, skoro już zapłonął? Lecz chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż to się dopełni. A więc podzielmy sobie to znowu na dwie części, bo no, tutaj są dwie odpowiedzi. A więc jaki ogień przyniósł Jezus? Moja droga, zaraz sobie przeczytamy kontekst i ten kontekst zwraca uwagę na to, że ogniem tym są prześladowania, które znosimy z powodu Jezusa Chrystusa. Nie inaczej, nie ma innego wytłumaczenia, ale ogień, który Jezus przyniósł na ziemię, są właśnie prześladowania dla Jego imienia. Zobaczmy kontekst, wersety od 51 po 53. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, mówię wam, raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu będzie pięciu poróżnionych, trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem. Ojciec powstanie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu. Matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce. Teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej. To jest ten ogień, który znosimy w prześladowaniach z racji na to, że idziemy za Jezusem Chrystusem. Druga część, o jaki chrzest tu chodzi, jeśli Jezus był odrzucony, więc ten 50 werset. Lecz chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Oczywiście ten chrztem, o który mówi Pan Jezus Chrystus, to śmierć, to Jego śmierć, którą miał przejść. Zobaczmy do słów, by sobie to zrozumieć. Marka 10 rozdział, więc nie chodzi tutaj o chrzest wodny Jezusa Chrystusa, tylko o chrzest w śmierci. Marka 10 rozdział, wersety 35-40. Wtedy podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, o co cię prosimy. A on zapytał: Co chcecie, żebym dla was zrobił? Odpowiedzieli mu: Spraw, abyśmy siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie twojej chwale. Lecz Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Zobacz tutaj, zwróć na to uwagę. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Nie chodzi tutaj o chrzest wodny. Odpowiedzieli mu: Możemy. A Jezus im powiedział: Istotnie, kielich, który ja piję, będziecie pić, i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Nie do mnie jednak należy danie miejsca po mojej prawej lub lewej stronie, i tak dalej. Ten kielich, zobaczmy, czym jest ten kielich i chrzest. Marka 14 rozdział. Bardzo wyraźnie sam Jezus na to zwraca uwagę. Marka 14, rozdział 32-36. Pytasz, Elżbieto, kiedy się stało to zrzucenie szatana? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, kiedy, moja droga. Marka 14, rozdział, wersety od 32-36. I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął czuwać lęk i udrękę i powiedział do nich: Bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Jaka godzina? Godzina śmierci. I powiedział: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Jaki kielich? Kielich śmierci, który miał wypić Jezus Chrystus, dlatego powiedział wcześniej apostołom: czy i wy możecie, nie wiecie, o co prosicie, czy i wy możecie pić z tego kielicha, który ja będę pić, tak? Czyli śmierć. A więc tym chrztem, o którym mówi Jezus Chrystus, i kielich jest po prostu chrzest w śmierci, tak? Nie chodziło tutaj absolutnie o chrzest wodą. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Kochani, myślę i mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo czasami tak mam, że gdzieś tam, nie wiem, spadnie mi telefon jak tydzień temu
i się gubię potem w tym, co tam miałem zapisane w Waszych pytaniach, ale mam nadzieję, że dzisiaj wszystko odpowiedziałem. Dziękuję Wam za to. Bardzo Wam dziękuję za te pytania, dlatego że one są, myślę, bardzo ważne i w każdym naszym spotkaniu myślę, że przynajmniej jest jedno pytanie, które jest bardzo ważne, które może dużo wnieść, które nie tylko Wam się przydaje, mi się przydaje, ale wielu ludziom, którzy to słuchają. I dziękuję za to, bo w moich live'ach zazwyczaj nie mówię o takich rzeczach, a studium biblijne właśnie takie krok po kroku, rozdział po rozdziale jest świetnym, świetną sposobnością, by mówić o takich rzeczach. I czasami z jakiegoś tematu wyjdzie inny temat, o którym możemy powiedzieć. I świetnie, dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam za braterstwo, za modlitwy, za wszystko. Kochani, trwajcie w tym blisko Boga, studiując Słowo Boże, bo czas przyjścia naszego Pana jest bardzo, bardzo bliski. Jeszcze raz Wam dziękuję i pomodlimy się na zakończenie, a ja zapraszam na czwartek na 13:30 nasze spotkanie Zoom. Niech Wam Bóg błogosławi, kochani. Boże Ojcze, drogi nasz Stwórco, składamy Ci podziękowania za to spotkanie, za Ducha Świętego, którego nam dałeś, Ojcze, że byłeś obecny z nami tutaj właśnie przez Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że otwierasz nasze serca, pomagasz nam zrozumieć bardzo trudne kwestie biblijne. Pomóż nam badać te kwestie, które są dla nas nowe i są trudne. Byśmy nigdy nie szli za nauką człowieka, ale badali to ze Słowem Bożym. O to tu wszystkim chodzi. Jest wiele denominacji, wiele różnych wyjaśnień, różnych kwestii. My chcemy trwać w Twoim Słowie i chcemy dociekać tego, być jak biblijni Berejczycy, którzy każdego dnia badali, czy tak się rzeczy mają, ze Słowem Bożym, z Pismami. Prosimy Cię o tą mądrość z góry, Ojcze, o zawsze o sterowanie Duchem Świętym. Prosimy Cię też o braterstwo, byśmy się łączyli w tym braterstwie, tym bardziej, że czasy są bardzo trudne. Prosimy Cię o bliskie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię jeszcze o wybawienie ludzi godnych z tego świata, by mogli nawrócić się do Jezusa. Prosimy Cię o to, byśmy my byli narzędziami w Twoim ręku do nawrócenia tych ludzi. Ta służba nigdy się nie powtórzy. Jest piękna, jest wspaniała, budująca dla nas oraz my sami potrafimy przeżyć ten czas końca w odpowiedni sposób, trwając przy Tobie, właśnie działając dla Królestwa, dla pomnażania mienia tego Królestwa. Dziękuję Ci, Ojcze, za braci, za siostry z tej grupy. Bardzo Cię proszę o błogosławieństwo dla każdego z nich. Byś nas wspierał, Ojcze, byś nas jeszcze raz łączył, byśmy czuli się jako rodzina, która może na siebie liczyć. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla każdego, kto będzie słuchał tych słów, byś im błogosławił, prowadził ich do prawdy biblijnej, Ojcze. Bardzo o to wszystko prosimy. Dziękujemy i dzięki składamy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Jeszcze raz Wam, kochani, bardzo dziękuję i przepraszam za ten spadający telefon po raz drugi. Wiele dobrego z Bogiem, kochani.